I nie mylicie się. Witam serdecznie, Chris. Czy ty jesteś teraz, że tak powiem, słyszysz nas i widzisz, bo ja. Tak, widzę was, słyszę. Moment... O, witam, tak. witam również. Witam, cześć Janusz, witam wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają. Siedemnasty odcinek dzisiaj ja tak odliczam, bo wręcz nie mogę uwierzyć, że nam ta seria tak właśnie idzie jeden po drugim. Nie opuściliśmy żadnego tygodnia. Tak, tydzień zawsze razie. jest. No Także no. może lepiej nie zapraszać, ale idzie tak, idzie, idzie to całkiem nieźle i myślę, że może uda nam się dociągnąć to aż do spotkania tam u Ciebie. Po jak będzie i wtedy będzie. chyba zrobimy tam audycję w taki sposób, że, że będziesz osobiście po prostu jak to się mówi w Polsce, tak i może ktoś jeszcze, no ja tak przy okazji kiedy zacząłem przegląd aktualności przygotować bardzo wiele bardzo ciekawych takich informacji detalicznych, a niektóre mają bardzo duże znaczenie. Wiem, że mamy mówić o Meduzie dalej, kwestia Manhattanu i tego spotkania wyłowiłeś nowe ciekawe takie detale odkrycia astronomiczne, komunikaty naukowe, to wszystko jest fascynujące. Ja tylko dodam, że wiesz, jeśli chodzi właśnie o nasze spotkanie, prawie codziennie z kimś rozmawiam, wiesz, i, i z kimś rozmawiam na temat właśnie jego, jego obecności w tym całym właśnie, w tej całej przestrzeni związanej z naszym wydarzeniem, tak. I przykładowo dzisiaj rozmawiałem z Grzesiem Skwarkiem, który podróżuje sporo po świecie, on się zajmuje generalnie astrologią wedyjską, ale też tematykę Pola Saudyczną. jest do niego bardzo konkretna, bliska. Może też będzie Artur Lalak, bo miał go w moim imieniu zaprosić. Dzisiaj rozmawiałem z synem, też może być osoby, której nestorów polskiej ufologii, w tym przypadku, może ktoś pamięta, Emma Popik, autorka książek, badaczka z północy kraju. Mamy nadzieję też ją zaprosić może bardziej, bo tak powiem wirtualnie, ale nad tym pracujemy, także zagęszcza się ta ilość osób tutaj, Damian Etla dał mi kontakt do ufologa z Hiszpanii, który bardzo mocno zajmuje się tą tematyką, jest znany i taki trochę blisko jest teorią, że kawale czyli traktowania tematyki, powiedzmy, spotkań tego trzeciego, czwartego stopnia jako jakby spotkań z perspektywy raczej dotknięcia innych wymiarów, bo tych teorii jest dużo, ale materiał empiryczny oczywiście zawsze jest ten sam i to, i to sam dobrze wiesz, także cały czas budujemy tą obecność, tutaj przy okazji wiesz, no, tak jak rozmawialiśmy z Tobą, żebyś miał dwa wykłady i w sobotę i w niedzielę osobne, tak z Albitem z Witkiem rozmawiałem raptem, nie wiem, chyba trzy dni temu, czy, czy to kiedy było, że też jesteś mówieni na, na dwa jego wykłady, plus oczywiście udział w debatach, tak, Twój udział w debatach dodatkowo, tam jeszcze z innymi osobami rozmawiam, także no naprawdę, naprawdę się, się dobrze przygotowujemy, wydaje mi się. I 1 lutego ma być otwarta sprzedaż biletów, tak żeby już ludzie byli pewni, że spokojnie, tak? Słuchaj, no to a to taka mała tutaj informacja, jeśli chodzi o, o ten o UFO forum, tutaj też Bolekulami zrobił taką fajną rolkę, która będzie na Facebooku zaraz, czyli uzupełni tą rolkę starą o takie nowe dane. No więc się dzieje. No ale wszyscy też czekają cały czas, Chris, za czym ty tutaj przyjedziesz, to jeszcze dużo rzeczy nam przekażesz i dzisiaj, dzisiaj też cały spis treści się robi. Ha, ha, no może, to, to, <laughs> przede wszystkim no, musimy zobaczyć, czy to będzie rzeczywiście dla Państwa ciekawe, czy to tylko może dla mnie jest ciekawe, ten taki wybór koktajl powiedziałbym firmowy, ufologiczny tych naszych spotkań, dlatego, że kwestia UFO się rozkręca. Kiedyś to były informacje rzadko, raz na tydzień, raz na miesiąc, Trzeba było na nie czekać. Trzeba było wyczekiwało się na książkę, które pojawiały się również co jakiś czas. A dziś te informacje gonią jedna za drugą. Nie wiadomo, czy przybliża nas to do tego ujawnienia. Czasami mam wrażenie, że może wręcz oddala w tym szumie informacyjnym, ale rzeczywiście coś się bardzo intensywnie dzieje i w jakiś sposób doświadczyłem tego troszeczkę na własnej skórze, ponieważ. Jak się okazało tego nasze, to, Słuchaliście Państwo intensywnie tego naszego ostatniego spotkania i naszej dyskusji na temat tej nieszczęsnej meduzy, którą uznałem, że tak. no, po prostu jest to dużo huku o ptasią kupę, która została zanieczyściła. To osobą. mogło urazić bardzo wielu ludzi, więc teraz pytanie uraziło, czy to się Uraziło, oj, uraziło, no. uraziło, uraziło do tego stopnia, że próbowano. czy. Chciano, czy wręcz nie wiem, zaproponowano mi, żebym się douczył wielu rzeczy z dziedziny optyki, fotografii, jak to wszystko wygląda, który plan jest widoczny, który nie jest widoczny, że no, tu są świadkowie i tu są. Te, te, ta historia jest dużo grubsza, że nawet coś podobno zataiłem, dlatego dziś jest trzecie podejście do meduzy. Kto wie, może nie ostatnie. Bo ten serial zaczyna się rozciągać. Ale będziesz bronił rzeczy. tej hipotezy, że raczej chodzi po prostu o jakąś plamę na obudowie kamery? Będ, będę, będę nadal tego bronił. Mm -hmm. I zacznijmy o, może od tych wszystkich nowych elementów, jakie doszły. Przede wszystkim zapytano, i to poważnie, Grasza, nie Grasza, przepraszam, Korbela oczywiście, Korbela. Korbela, Będ 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 który prezentuje ten film. Moment. Skąd go ma? On oczywiście się bardzo łatwo wykręcił, że tam skądś go ma i nikt nie potrzebuje wiedzieć, skąd on ma, więc zwrócono się do Pentagonu, bo film jest no, wręcz wiadomo. Nie byli, tak. I musi pochodzić, musi pochodzić z jakiegoś sprzętu wojskowego. W związku z tym wszystko, co nakręcił sprzęt wojskowy, należy do wojska i to wojsko udziela tych zezwoleń. I teraz znamy historię tych pierwszych filmów o TikToku. Jak dużo czasu zajęło Pentagonowi, żeby te króciutkie, byle jakie filmy zostały udostępnione i potwierdzone, że rzeczywiście pochodzą tam z kamery zainstalowanej w tym samolocie, tym myśliwcu, który tam przelatywał obok tego tic-tac. Tak dużo czasu tu zajęło. A tutaj korbel przychodzi, pstryka sobie takimi różnymi filmikami wojskowymi i nie wiadomo, skąd to wszystko jest. Dlatego wojsko zaczyna w tej chwili pomrukiwać złowrogo. Co oznacza, że być może ja, przez jakiś czas nie będzie następnych filmików Korbela. No bo jeżeli on sobie coś takiego puszcza, to oznacza, że w jakiś sposób narusza tajemnicę państwową. Kto wie, kto to ogląda? Jacyś na pewno Rosjanie czy inni Irańczycy, kto, czy ktoś tam jeszcze. Co, co na tych ekranach, jakie dane są, w jaki sposób ta kamera obserwuje, jaki to jest sprzęt i w jaki sposób można to zakłócać i zwalczać. Nie znam się na tym, ale na pewno, na pewno wojsku zależy na tym, żeby mieć takie rzeczy pod kontrolą. Dlatego widać w tej chwili wyraźnie, że w tym ich podcaście Korbela z Napem, Weaponize, jest takie troszeczkę próba wyciszenia tego rozdmuchanego do granic możliwości tematu, tematu meduzy. A w tym temacie meduzy doszedł właśnie jeszcze, doszła jeszcze jedna osoba i taka obrzmiąco swojsko nazwisku jest to Michael Cinkowski. O, to jest, po, z Michael Cinkowski, tak. tak, miał być Rzekomo świadkiem, tu mi państwo zwracaliście uwagę, że jest świadek, widział meduzę na własne oczy, tak, i na dodatek nasz, mój chłop, Cinkowski się nazywa, rodzina prawie każdego z nas i on to widział. Zbadałem ten temat bardzo dokładnie. Rzeczywiście jest tam osoba Michaela Cinkowskiego. Michael Cinkowski jest żołnierzem Marines i ma dość specyficzną funkcję, i ta funkcja nazywa się i to się ta funkcja <laughs> mi, że jest to taktykal controller. Jest to człowiek, który ma bardzo niebezpieczny zawód, ponieważ idzie on, kiedy jest walka idzie on na pierwszą linię frontu rozgląda się wokół siebie, co się dzieje i wówczas on jest człowiekiem, który umożliwia kooperację sił lotniczych dronów z siłami lądowymi. Jest to człowiek wyszkolony w kwestiach technicznych w związku z tym potrafi tego typu rzeczy rozpoznać. Korbel w jakiś sposób go znalazł i odkurzył, zaczął z nim rozmawiać na ten temat i ponieważ ten człowiek ma dość duże doświadczenie, Michael Cinkowski ma dość duże w tym wszystkim doświadczenie i Michael Cinkowski powiedział, że nie, nie widział tego na własne oczy. Okazało się, że Cinkowski przybył do tej irackiej bazy w 2018 roku i ten film już był zrobiony żołnierze już go widzieli i gdzieś tam bocznymi kanałami na telefonach sobie ten filmik pokazywano I jemu również ten filmik pokazywano i zgadnijcie państwo co Michael Cinkowski powiedział kiedy po raz pierwszy w życiu zobaczył ten film powiedział ptasia kupa niestety powiedział to samo co my tutaj powtarzamy a jest on bardzo wytrawnym y, y, obserwatorem i tym y, taktykiem bojowym, dlatego że oprócz tego, że jest tym, tak, tym tactical controller, to jest jeszcze, ma, ma w swoim tytule jeszcze jeden dopisek, jest to skrót, jest to ISR, czyli jest to intelligence, surveillance i reconnaissance, co oznacza wywiad, kontrola i zwiad. Czyli generalnie jest to wysoko, powiedziałbym, wykształcony zwiadowca. Taki, który ma olbrzymią wiedzę na tego typu tematy. Generalnie cała ta jego ekspertyza sprowadza się do tego, że tak naprawdę nie jest do końca pewien, co to może być. Dlatego, że musimy założyć, że może to być w sumie wszystko. Może to być rzeczywiście plamka oleju, może to być rozbity owad, który, który, który przelatywał, miał nieszczęście przelatywać obok tego. Mówiliśmy o tym, że to był dron. Tu też jest taka ciekawostka. Okazuje się, że to wcale nie był dron. To było urządzenie, które jest zwane aerostatem. I ten aerostat przypomina wyglądem takiego mniejszego sterowca, troszkę jest podobny do balonów zaporowych, jakie kiedyś używano, żeby zapobiegać bombardowaniom, żeby samoloty nie mogły za nisko nurkować. I ten aerostat to jest taki właśnie balon napełniony helem, który jest w stanie udźwignąć tonę, dwie tony, trzy tony sprzętu obserwacyjnego, czyli bardzo dużo i bardzo profesjonalnie. Wynosi on w górę oprócz kamer, wynosi on także radar i jest na sznurku, który ma długość 8 kilometrów. I on sobie ma, ma jakiś tam niewielki napęd i można nim ewentualnie sterować. I on lata dookoła bazy i wszystko dokładnie filmuje, analizuje, przekazuje internet, połączenia satelitarne ze Stanami i wszystkie dane utrzymuje. Utrzymuje przede wszystkim łączność. Jest to... W każdym razie tani i zaawansowany sposób łączności. I to właśnie z tego aerostatu filmowano ten, tą właśnie bazę i sfilmowano tą meduzę. Ja, jeśli można, to ja Państwu pokażę. O, nie mam dostępu jeszcze do pokazywania obrazków, gdybyś mi mógł udostępnić Januszu. Już, już się do... tak, już się to puszczam. Ja bym Państwu pokazał w takim razie, jak znaczy, to wygląda. Teraz masz, dobra. Już to mam. Ciągle już zachodzę w głowę. i dlaczego korbel Gdyby to była ta interpretacja twoja jednak prawdą, tak łatwo dał się po prostu wciągnąć w tego typu interpretacje wielkie, halo, wiesz, UFO, a... I, Tak, więc na rzecz. to pytanie w jaki sposób można odpowiedzieć? Dlatego, że Korbel jest, jest świetnym biznesmenem. Ale ja to, mu w kieszeń, nie, ale kieszeń, kieszeń mu nie zaglądał. Kupił sobie dom za milion 800 tysięcy w zeszłym roku, więc ma pieniądze. Teraz promuje swój serial o ujawnieniu, na TMZ, no, ten kanał był, do tej pory puszczał historię o, o siostrach Kardashian. A teraz z bizne robią biznes razem z Korbelem. Także Korbel z pewnością jest, jest bardzo dobrym biznesmenem. Wie jak zarobić pieniądze na UFO i między innymi dlatego George Knapp przystał w jakiś sposób do niego. George Knapp ma olbrzymią wiedzę, tylko nie wie jak zarobić do, duże pieniądze. Korbel wie jak to zrobić. No, ale to obaj sygnowali, wiesz, ma trochę doświadczenia. Myśmy w poprzednim tygodniu też, też, też ten wątek poruszyli. Mnie to męczy, bo, bo, bo to rzeczywiście, wiesz, ale te argumenty cały czas, że mamy do czynienia z powiedzmy, z plamą na obudowie. To, że, że ta kamera podąża za obiektem, rozumiem, wynika z tego, że, że, że te, powiedzmy, urządzenia na tym, na tym pojeździe Latającym alasterowiec, powiedziałeś, są po prostu sterowane i to nowoczesne rzeczy są. Więc za się w takiej sytuacji możemy tak zadać pytanie, troszkę jak adwokat diabła, jakby to dlaczego ta kamera w zasadzie gdzieś tam się obraca w lewo, w prawo, nie? Ale to za chwileczkę, najpierw to przerobimy, to masz przygotowane. Nie, nie, nie. Właśnie nie wiem, dlaczego nie mogę zobaczyć tego mojego zdjęcia na tym. Okazało się, że w zeszłym tygodniu pokazywałem jakieś Państwu miniaturki zamiast zdjęć. Ja widziałem tu jako poważne zdjęcie, także Aha, muszę się... No tak, dotarczyć. ja tak widziałem, że dosyć mam, ale myślałem, no cóż, tak nie dysponuję jeszcze nawet tego. Mnie wideo to... wchodzi, natomiast zdjęcia nie chcą wchodzić, więc może dzisiaj odpuścimy jeszcze zdjęcia, a ja po prostu bardziej się douczę. No to no może, może potem... Być... Się Ważne, tak. żeby ten wątek domknąć, tak? Więc ten z polskiego brzmiącego nazwiska, powiedzmy, człowiek, to powiedział, że to w ogóle nie ten termin, a po drugie, że on też uważa, że to jest jakaś plama na. Obu... To była jego pierwsza impresja. Impresja, a potem. Później zaczął troszeczkę zmieniać zdanie, że rzeczywiście może to być wszystko. No. Mog, mog, mogą się tam różne rzeczy wydarzyć, ale nie zapominajmy, że pan jest ciągle żołnierzem, że, mu się, że on mówi to, co ewentualnie ktoś mu, jego przełożony mu potrzebnie. Że nie jest człowiekiem, który może swobodnie wyrażać poglądy. Ale jeżeli byłoby tak, że Kwachy robi Pentagon, że ktoś znowu no wywala zdjęcia, które nie tyle są ważne, bo co tam widać, bo to nic tego w sumie z tego nie wynika, co tam widać, tylko, że są te parametry dotyczące właśnie sposobu filmowania, co mają znaczenie wojskowe. No więc, dlaczego ktoś, kto jest wokół, powiedzmy, tego korbela, miałby uwiarygadniać po prostu jakby ten materiał, nie lepiej byłoby po prostu powiedzieć, że no słuchajcie, no, no jest to po prostu pomyłka, jest to plama i wtedy natychmiast to zainteresowanie tematem, zdjęciem w ogóle wypada. Zresztą już i tak jak Rosjanie raz zrobili sobie klatkę, mają to zgrane i myślę, że, że jakby nie ma tematu tajemnicy, bo, bo to było kilka sekund w internecie i już tajemnicą nie jest. Więc tutaj tak, w ogóle, ale, wiesz, tak. no. Ale to żyje swoim życiem, Januszu. Jest na przykład, kiedyś w, w 1999 roku bodajże, zorganizowano, i to Adobe zorganizowało konkurs w Photoshopu na tworzenie szkieletów olbrzymów. Żeby stworzyć na zdjęciu, żeby to było po prostu fake, ale żeby wyglądał jak prawdziwy. I to było tyle lat temu, czyli to było 24 lata temu, niemalże ćwierć wieku. I do dziś ludzie sobie pokazują te Miem, zdjęcia jako autentyczne. Jako tak, każde nowe zdjęcie do tematu. Tak. Miem, Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w przypadku Korbela być może na tym polega ten jego pomysł zarabiania pieniędzy. Mam rację, czy nie mam racji? Najważniejsze, że ludzie o tym mówią, przekazują to sobie i oglądają. Że to się kręci, że filmy są nakręcone, że, że To wojskowy, tam, do wie, Że wojskowe, bo to jest ta wartość. To no jest ta to... wartość. Wiesz, zwłaszcza, że tak myślę, dlatego, że on już zapowiada, że ma coś nowego i pokazał zdjęcie tego. I jak parę tych naszych spotkań temu powiedziałem, że Meduza przypomina mi Żyrandol, i jakbym prawie że wywołał wilka z lasu, bo on to zdjęcie nazwał tego nowego pojazdu UFO, nazwał również Żyrandol. Myślę sobie, jakieś mam połączenie z nim telepatyczne? <laughs> Może. Lepiej, lepiej nie. Ale pokazał ten Żyrandol, który wygląda. Dokładnie tak, jak wystrzelona z drona rakieta filmowana przez tego drona. Czyli po prostu tylna dysza tej rakiety, która została z drona wystrzelona, i tak ją można zinterpretować. Ale on już to zapowiada, że to jest Żyrandol, że to jest pojazd niezidentyfikowany, i za chwilę znowu będzie kłótnia na temat tego, czy to jest prawdziwe UFO, czy nie, czy coś. Ale yy, niezależnie od tego, jak to się skończy, ta informacja pójdzie w świat bo ona tu rozgorzeje, tam przyschnie, Korbel wstawi to do swojego filmu i, i na tym właśnie zarobi. No jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby był szum, bo jest, że tak powiem, generalnie w świecie show biznesu to też staje się pomału show-biznes, prawda, ta nasza tematyka? Jest, oczywiście, oczywiście. W tym sensie, no dzisiaj już widzimy to, to, wiesz, nieważne, czy o kimś mówią dobrze, czy źle, ważne, że mówią. Pamiętasz to, to sformułowanie, to, to, które, tak powiem, wiesz, różnego typu skandale w Hollywood w zasadzie czasami były wręcz świadomie, że tak powiem, puszczane w obieg, bo jakiś skandal jest nie za ostry, czyli się to jakby popularność postaci, osoby, zainteresowanie rośnie. To no są takie psychologicznie chyba znane triki, które, które są stosowane w praktyce prawda, tego yy, marketingu, prawda? No więc słuchaj, bardzo bym chciał, żeby to było nieprawda, to znaczy, żeby jego motywacja do tego się sprawdzała, że ma materiał naprawdę niepewny, ma tak trudny, kontrowersyjny materiał, przecież on musiał go jeszcze z ludźmi ludźmi prze, przegadać i. I ten argument, że to może być rzeczywiście, to robi wrażenie, że tam się nic po prostu nie porusza inaczej niż ruch tej kamery. To jest, to jest po prostu aż aż, aż niewiarygodne, jak, jak ten obieg jest przyklejony jakby do do, 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 kadru, bez zmian. Tak, to jest naprawdę. Tak wszystko on się zmienia, tylko położenie tego obiektu w kadrze się nie zmienia, bo do tego się sprowadza. Położenie tego obiektu w kadrze się nie zmienia, mimo że po prostu yy, yy, kadr się zmienia, a znaczy, kamera patrzy na coraz inny obszar, tak? tak, tak. Więc powinno być jakieś drgania, jakiś rodzaj po prostu nierównomarnego położenia w kadrze tegoż obiektu, w cudzysłowie, tak? A tutaj nie... No on został on został ustabilizowany w kamerze także przez, przez software, która... Aha, że w ten to sposób prób... to się tłumaczy, że po prostu, że tak. jak już software złapał, to już kamera trzyma, no to byłby argument za tym, że, że, że nagranie jednak pokazuje coś, coś prawdziwego, tak? A Jeśli no, dziś... software by zła, złapał obiekt, który rzeczywiście leci, tak? I kamera potrafi go złapać i podążać za nim w sposób bardzo stabilny, no to byłby to argument, że to może być ujęcie prawdziwe. Jeżeli by z kolei nie, no to by oznaczało, że no jest ta plama na tym całym no, czy się na obudowie szklanej, no i tego tak leci, no to jest też ciekawe pytanie, wiesz. Tak, no tutaj, tutaj panowie fotografowie w tych w tych komentarzach, które ja przeczytałem no. na, na temat naszej rozmowy, mówili mi, że gdyby coś było na obudowie, to wówczas ten obiektyw tej kamery pokazałby to jako rozmazaną plamę. A nie tak ostro, jak pokazał w jaki sposób, w miarę ostro pokazał meduzę. I tu jest zgoda pod warunkiem, że to byłaby, byłby to tylko jeden obiektyw, ale przecież w naszych telefonach mamy, mamy tutaj dwa obiektywy. Mamy dwie kamery sprzężone ze sobą. Ja Państwu pokażę coś jeszcze, ponieważ ja jestem szalonym hobbystą, fotografem i mam, mm -hmm. mam słabość do urządzeń da, fotograficznych. I co jakiś czas padam w jakiś rodzaj szaleństwa i któregoś dnia w czasach kiedy jeszcze pracowałem dla korporacji i mogłem sobie pozwolić na różne inwestycje w najrozmaitsze dziwaczne technologie. Pojawił się sprzęt, pojawił się aparat fotograficzny, który na wszystkich swoich tych poziomach, tym dalszym i tym bliższym fotografował ostro. Mm -hmm. I robił to w ten sposób, że miał 16 obiektywów. Sprzężonych ze sobą, i każdy z nich obserwując ten sam obraz, skupiał się na tym, co Le, widzi najlepiej. najlepiej. Następnie software obrabiał to w taki sposób, że po drugiej stronie ja widziałem najlepsze, wszystko to, co najlepsze, czyli wszystko to, co było daleko, i to, co było blisko, jest ostre. Więc skoro te startupy produkowały tego typu urządzenia, wtedy, w tamtych czasach, to było 5-6 lat temu, no to jakie, jakie rzeczy ma wojsko? Więc to nie jest jedna kamera w obudowie, która tam próbuje się rozejrzeć po okolicy i ją sfilmować. Ich jest bardzo, bardzo wiele. Idą właśnie, są, są filtrowane przez software, który tworzy z nich jeden kompleksowy obraz, po to, żeby mieć naj, najbardziej efektywny przegląd tego, na co się patrzy. A ta moja kamerka, nie wiem, czy ona będzie ją widać, wygląda w ten sposób, nie wiem, czy zobaczycie 30, Państwo. się widzę kilkanaście obiektywów no, no, różnej no, wielkości. Tak, pięknie. Coś takiego to jest. No, ta. Także te wszystkie pięknie. obiektywy ja. tworzą jeden obraz. I z drugiej strony jest tak jak w iPhone'ie, ale jest to dość grube. I, I te i zdjęcia, wówczas... które robiłeś takim aparatem, to rzeczywiście, mówisz, łapią wszystko tak. równomiernie. Na tak, rożu... także, także mo można się ustawić na da dalekim krajobrazie i to, co najdalej i to, co najbliżej, najbliższe kwiatki, listki, igiełki, sosny, przez którą się robi, one wszystkie wychodzą, wszystko całe zdjęcie wychodzi ostro. No i ta firma gdzieś zniknęła i albo po prostu jej produkt nie, nie, nie znalazł nabywców, albo y, przejęło ją wojsko. Tak samo jak było na przykład z systemem Newton wiele lat temu, to było ze 20 ponad, w ćwierć wieku co najmniej temu. Kiedy firma Apple wymyśliła Newton i to był pierwszy tablet. Nikt wtedy za bardzo nie wiedział, do czego te tablety mogłyby służyć. Komputery jeszcze wtedy były takie dość, dość ciężkawe i generalnie to internet dopiero zaczął zyskiwać na popularności, a oni już wymyślili tableta. I ten tablet zniknął. I zniknął, bo go kupiło wojsko. I w, wojskach, w wojsku on służy do tego właśnie, że do, do dziś na tym jest to oparte. To nie jest ten sam oczywiście. Jest, żeby na tablecie móc oglądać i pole bitwy, a jednocześnie wiedzieć, co się ma, jako, co się ma do dyspozycji. I, I jednocześnie, żeby się łączyć z samolotami, satelitami, z kolegą z sąsiedniego okopu. Jak się patrzy ten... trochę te filmiki, wiesz, na no na Ukrainie, gdzie pokazują trochę Ukraińców, którzy tam rządzają tymi dronami, to tam jest to rzeczywiście coś w rodzaju takiej wielkości jak tablet. Trzeba przyznać, że to nie jest wielkość laptopa, to nie jest... Tak, dwa, zwykły tam, telefon, to, to jest zwykły telefon. To tak, jest rzeczywiście format telefon. tabletu i to gdzieś poszło, widzę wojsko, tak, a Ukraińcy posługują się technologią głównie amerykańską przecież, no, wojskową. Tak. tak. Ja ja to to no, tak, że... Dobrze, a to, 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 to rozumiem, bo teraz no, jest argument. Tutaj znaczy na fotografii, więc zaczynasz pokazywać, a wiele jest y, y, kamerek, które po prostu powodują, że, że wszystko zapisz z ostrością. Pytanie, dobra, to w jakim miejscu jesteśmy? Skoro doszedł ten argument tego człowieka, który powiedział, nie było to wtedy, nie widziałem tego, po drugie, moje pierwsze wrażenie, potem troszeczkę zmiękczył, to jaki jest bilans obecnego sporu? No, bilans jest praktycznie taki sam, zanim zaczę... jak zaczęli... zanim zaczęliśmy tę naszą dyskusję. Ja będę nadal stał na, na, na tym moim stanowisku, że jest to raczej zakłócenie, które wykorzystuje się. Już nie będę tego używał, dosadnych wyrażeń. Jest to zakłócenie, które wykorzystuje się do tego, żeby stworzyć w nas impresję, że jest to jakiś obiekt ufo. I być może wielkim wyjaśnieniem byłby fakt, bo Korbel mówi, że ma jeszcze jedną część filmu że w tym filmie ta meduza nadlatuje nad zbiornik wodny, ląd, y, wpada do tej wody, przez jakiś czas jej nie ma, po 17 minutach podobno, wylatuje z, znów z tej wody i odlatuje gdzieś w sobie w siną dal. I teraz to są jego słowa. Ja wiem, że to jest blagier. On może Myśli, mówić tak? o wielu rzeczach, że ma. Może ma, może nie ma. To się wszystko okaże. Gdyby... Gdyby to było prawdą, że ma, no to dlaczego miałby dzielić te filmiki, a nie połączyć je w jedną całość, tylko dzieli je na dwie części i podkręca atmosferę. Więc jeżeli się ludzie zaczynają troszeczkę kłócić ze sobą i przepychać, moja racja jest mojsza niż twojsza, i pokazywać sobie różne kamerki, tak jak ja państwu dzisiaj, i wymyślać różne pomysły, jak to można wytłumaczyć, to by to znacznie uprościło tą całą, tą całą sprawę. A on tego nie upraszcza. I w ostatnich tych swoich programach odchodzi od tematu kompletnie. Odchodzi od tematu Meduzy. Wchodzi w zupełnie inne tematy, jakby chciał trochę Ja Jakby chciał puścić nie pamięć, to jest bardzo istotne. Z jednej strony, mówię, że coś ma, z drugiej strony odpycha temat. Yy, jasne, rozumiem. Yy. Także to nie jest tak, że ja popełnię, potępiam w Chambu Korbela, bo on ma też swoje zalety. Jego zaletą jest to że dzięki niemu, dzięki temu, że zaczął pokazywać te dziwne filmiki, że jest człowiekiem akcji, że jak nagle stało się popularne ranczo Skinwalkera, on na to ranczo pojechał, spotkał właściwych ludzi, załatwił sobie wjazd, wszędzie się pojawił z kamerą, poznał Knapa, zaczęli razem robić biznes, otrzepali Lazara jeszcze raz, zrobił film o Lazarze. Także na pewno trzeba przyznać Korbelowi, że swoje zasługi... E, ten film prostu... o Lazarze to ten, co był w Netflixie? czy Tak, to był tak. bo To był dobry film. Bardzo, że to nie zrobił bardzo mi się podobało, Nazara można było naprawdę posłuchać po tylu latach. To słuchaj, no to dobra, to, to, to jakby jest w archiwum cały czas, wisi, zobaczymy jakie będą ruchy wykonywane dalej. My wiemy, że w dobrej, czy tak, yy, pamiętam jak, yy, jak nasi ludzie, ostatnio wspominałem choćby o Heizemanie i o tej pomyłce, nie będę do tego wracał, ale też kiedyś wspominałem o filmach, Powiedzmy, wydanych przez y, y, grupę George'a Boziowaniago we Włoszech, gdzie tam byłem, y, gdzie tych filmów o ufo bardzo dużo, i oni tam rzeczywiście wkładali, jak leci, wiesz, można powiedzieć, różne UFO z różnych krajów świata. I tam też znalazły się, a wiem, że robili to w dobrej wierze, znalazły się filmiki, które funkcjonowały w, w układzie Billy May Mayera, gdzie wiadomo, że w zasadzie chyba wszystkie z nich zostały po prostu fajnie sfingowane tak? z moim modelem i tak dalej, czy zdjęcia. I, I ponieważ znam tych ludzi yy, i wiem, że oni jakby wydali ten film po prostu ogólnie w dobrej wierze. Yy, jeśli chodzi o to, że na, tylko wiesz, no y, moce przerobowe, żeby sprawdzić, yy, czy na przykład ten film taki, czy inny, czy ze świata na pewno jest prawdziwy, one są bardzo małe. To jest jakaś taka ogólna, wiesz, o tam kolega to on sprawdzał, a daleko mieszkał, bo w Meksyku, więc yy, yy, w tym przypadku ten korbel yy, jest dla mnie tylko jedno pytanie, albo się pomylił, Albo od początku i, i szczerze wierzył, że to jednak jest poważne i albo się pomylił właśnie, był trochę naiwniej i to puścił, albo miał świadomość, że to jest trefny materiał, ale chciał tak, ale na tyle, na ile on tutaj y, może się dać sprzedać, tego sprzedamy w sumie pół na pół i tak biedy na swoje, bo jak to się mówi, nie waży, czy mówią dobrze, czy źle, waży zainteresowani. I to mnie troszkę męczy, że takie pytanie zawieszam w próżni, czy też w, w przestrzeni wirtualnej. E, nie wiem, czy ty byś bardziej widział w nim e, manipulatora, który właśnie chce skorzystać w celach komercyjnych z takiego materiału, który jest dyskusyjny. Ale co tam no, po prostu, dajemy. Takie... Tam takich ludzi, którzy po dziś bardzo dawali po prostu wszystko, co się rusza, mimo że krytycznie, jak na to spojrzałeś, to była popelina. Tak, no, Ale oni w to wierzyli, jest... to nie było kwestią oszustwa, oni to po w to wierzyli, rozumiesz. Bardzo... To chcieństwo takie jest potężne. No ja już już powiedziałem tę moją opinię, bo no, on ma spe ten specyficzny charakter i sam fakt, że potrafi zarobić pieniądze i robi to wyłącznie na ufologii, mało który ufolog potrafi to, tak zarobić pieniądze, tak, więc więc robi to dobrze. Robi to dobrze i na dodatek ma plecy u Bigelowa, który na pewno w jakiś sposób sprzyja temu. Lubi takiego kozaka jak Korbel, bo to jest taki kozak trochę Robi to, no to po jak swojemu. To poznacie, aby... też się może ja wam pokażę, no. a wy sobie mówcie co chcecie. Im więcej będziecie mówić, tym lepiej dla mnie. Im więcej razy moją meduzę obejrzycie, to cicing będą te pieniążki do mnie wpadać, do mojej sakiewki, a nie do waszej. A wy sobie opowiadajcie o obiektywach, o, o ptakach, o innych różnych rzeczach. A my wam Zresztą, wiesz, ja tak, Trochę, znaczy nie chcę grać w obronę, ale tak by chcę zobiektywizować tę narrację, bo to zawsze są dwie, dwa punkty widzenia na każdą sprawę, bo jeżeli on już rzeczywiście wpadł, tak, bo sam mówi, zaczyna tak trochę jakby już temat pomijać, no tak głupio teraz się wycofać, głupio się przyznać. Niestety niewielu potrafi powiedzieć, że zrobiłem błąd, no bo, bo tak by mogło być, tak. W związku z tym, no tu trochę idzie w zaparte, tu materiały, które tam niby gdzieś są i tu już jakby zmieniamy narrację i tak dalej, Czy to jest takie kuglowanie, więc jakby to powiedzieć, to jest takie trochę pół na pół, no świadomość, że trochę przegiął, ale czy nie może się wycofać, to tak jak w polityce, dokładnie jak w polityce. Być może, być Jak się narozrabia, to się potem przykrywa tak. temat innym tematem. Może to jest ten sam scenariusz. Wybierasz, rozumiesz, robisz pewien rodzaj interpretacji tego zjawiska, tak? Tak. Tutaj jest przestępcą, tam walczy z korupcją. Ja nie wnikał, to tu ma rację. Tylko każda ze stron poda jakiś rodzaj argumentacji, która go usprawiedliwia. Ja widziałem ten, ten świetny żart, który taką sytuację świetnie ilustruje, gdzie było, był mecz piłkarski. Wyszli zawodnicy obu drużyn i przedstawiali: to jest nasz sędzia, a to jest wasz sędzia. Także było dwóch sędziów głównych. To też... Żeby nie wychodzić gdzieś poćwiczkę, że mam zbadałem się, nic nie, nie mam COVID-a, nic takiego, ale jak już kasa, to już wszyscy wokół, o, może masz COVID-a. No to, no to niestety, niestety wiesz, no, w tej polityce dzisiaj, kiedy mamy w Polsce przykładowo dwa systemy prawne, wiesz, dwie konstytucje, dwa sody najwyższe, więc te, te rzeczywistości rzeczywiście się, że tak, my coraz bardziej rozklejają. One, one, ta rzeczywistość się rozwarstwia. W każdej, w każdej przestrzeni, tutaj taka dyskusja o tym, czy to prawdziwe, czy też, też trzyma się tej zasady, że to się wszystko rozwersja, ale fajnie, trzymamy, przybędą nowe fakty, rozumiem, że je przywołasz. I oczywiście, oczywiście. To na oczywiście. dzisiaj możemy... Łącznie z temat... komentarzami. <coughs> tak. Dobrze. Z zawieścić no. na razie na kołku, nie chowamy go do na, Tak jest, nie chowamy pod pasukę. <coughs> w razie czego, gdyby się okazało, że naprawdę ktoś przedstawi jakieś tam dowody tego, to, po, to przyznasz, że jest w stanie się przyznać, że wiecie co, wiecie, co myliłem się. Gdy, zawsze, gdy, zawsze. Gdyby, do tego, że na razie trzymasz tą linię, którą podniesiesz. Poza tym zrobię to z przyjemnością, bo to będzie po prostu bardzo efektowne. Do tej, do tej pory nie pojawił się żaden dowód, który by mnie przekonał w 100% tak, że mam do czynienia Jasne. z pojazdem. Jest Rozumiecie i twoje argumenty. Jeżeli taki się pojawi, będzie to będzie to wspaniała lekcja i myślę, że wówczas o wiele bardziej cenne będą te nasze kolejne podejścia do tego tematu, ponieważ staramy się w jakiś sposób podejść do tego z każdej możliwej strony. Wiem. i robimy sekcję docierania do wiwi sekcji i sposób docierania do prawdy polega na tym, na ten moment to leży na stole. Wygląda to, że to jest tak tak, jak się powie coś innego, to zmienimy zdanie, ponieważ na dzień dzisiejszy bardziej racjonalne jest stwierdzić, że to jest plama, no bo tak by to wynikało. Jeżeli w przyszłości pojawią się jakieś dowody czy poważne poszlaki, że jest inaczej, to wtedy po prostu zinterpretujemy to zgodnie z faktem, z, z ilością faktów, które przy, przybędą. Tak? No to jest uczciwe. Tak może, jeszcze, tak, może jeszcze na koniec, żeby tą, tą historię za, zakończyć, do niej chciał się podłączyć jeszcze Nick Pope z Anglii. No właśnie, miałem ten... do niego. On troszeczkę jest dezorientowany, bo on widzi, że zaczyna wypadać z pierwszej ligi. Bo tu Grasz, tu Korbel, tu tak, tak. Na, wszyscy, wszyscy się przepychają do przodu. On został gdzieś z tyłu, już go coraz mniej ludzie go jakoś słuchają, nie widać go. I on chciał się również odezwać z kwestii Medusy i napisał do Pentagonu list z zapytaniem czy ten film jest prawdziwy, czy nie. I Pentagon mu odpisał, żeby się zwrócił tym do Aro, do doktora Kirkpatricka. Do I starej... tak, skoro tak, to teraz ty tego Kirkpatricka wy... wywołałeś świadomie, oh. bo masz kolejny punkt w spisie treści dzisiaj. E, do... Może to tak. wszystko do niego. Skoro już Kirkpatrick. Tak, jest, 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 jest jest doktor Kirkpatrick. Myśmy się tu troszeczkę nad nim znęcali przez ostatnie tak. te, przez kilka, na, kilka odcinków. Dostarczył nam też dużo radości. Był bardzo kolorową postacią w ufologii. Jak się okazuje, nie odchodzi bez walki. Mm -hmm. Jak wspominałem ostatnim razem Państwu, dr Kirkpatrick napisał artykuł i czekał, aż cenzura puści ten artykuł, no bo wiadomo na jego stanowisku, nie wiadomo co powie. Cenzura musi najpierw to wszystko przeczytać i ten artykuł będzie. I oczywiście jest to ważny głos w ufologii. Wszyscy czekali na ten artykuł, bo będzie to oświadczyło o tym, Jaka jest jego pozycja? Czy dalej gra w tej wielkiej grze o ujawnienie? Czy gra ściemniacza, i... czy gra tego, kto ta. jest dobrze do prawdy? I po której stronie jest? Jaka ta. będzie ta jego karta? Czy to będzie joker, czy to będzie blotka, ta. czy to będzie blef? Ta. I dr Kirkpatrick wywalił swoją kawę na ławę, opublikował w Scientific American. Tak je, to jest poważny to jest bardzo poważny tytuł. Bardzo poważny tytuł. I to są, to są tytuł artykułu jest: Czego nauczyłem się jako rządowy łowca UFO? Tak, i napisał artykuł. I ten artykuł, niestety, tak naprawdę y, niewiele zmienia w y, podejściu do i doktora Kirkpatryka, i do tego, w jaki sposób patrzy na no. On do tej pory w tym artykule upewnia się u, y, upewnia siebie i wszystkich, że wszystko, co do tej pory mówiono o UFO, jest ściemą. Że jego grupa. I jego organizacja ARO wszystko zbadało, zbadała, i gdyby to było ufo, to ona by o tym powiedziała, że są ludzie w kongresie, którzy zamiast liczyć się i walczyć o dobro narodu amerykańskiego, tak naprawdę starają się być popularni, jak nie powiem, jaki marszałek Sejmu, w jakim kraju, i, i robią, robią show w kongresie i pokazują jakieś obrazki, i mówią, że to jakieś cywilizacje pozaziemskie tu przelatują. A to nieprawda nie ma czegoś takiego i on potwierdza, że gdyby tylko coś takiego było, to on byłby pierwszy na tej linii frontu walki o ufo. Ale to do tej pory to co on zobaczył w żaden sposób go nie przekonuje i nie uważa, że byłby to dowód na właśnie na istnienie czy odwiedziny obcych cywilizacji. Pamiętasz, Chris, myśmy sobie już to pytanie jeśli chodzi o niego, zadawali, bo był na topie kiedyś nami, teraz wrócił, że czy to jest po prostu y, przy, przypadek, może być takiego zawodowego, czy, klinicznego kłancy, czy też to jest przypadek po człowieka, który tak głęboko jest zindoktrynowany, wiesz, tym naukowym w cudzysłowie oczywiście, wiesz, sposobem widzenia pewnych fenomenów, że on nie jest w stanie przez ten swój nie, niezwykle, wiesz, ciasny umysł, w konsekwencji ciasny umysł, zobaczyć tego, co po prostu no, zwykły człowiek zobaczy natychmiast, wiesz, to co, co, co leży, no przecież w obliczu tak potężnych ilości informacji, które przywaliły się przez Stany Zjednoczone, chyba, że to jest tak, że tak, on ma taką mentalność. Tutaj leży u mnie na stole, to, jest, to są te raporty, ja tylko widzę raporty, ja nic więcej nie mogę zobaczyć. Ja mogę wiedzieć raporty, filmy y, y, z tych raportów i jeżeli tutaj u mnie na stole to nie leży, to mnie więcej nic nie interesuje. To ja więcej nic nie widziałem, ja nic nie słyszałem. Ja nie mam prawa słyszeć i rozpatrywać czegoś, co powiedzą ktoś w kongresie, czy tam ktoś tam może widział, może jakiś tam, wiesz, incydent, to, to, to nie jest istotne. To jest istotne, co u mnie leży na biurku. A że mu położyli na biurku takie dokumenty, przy tym jego ciasnym umyśle to to może, czy on może według Ciebie głęboko wiedzieć w tą, w tą głupotę, którą powtarza, czy też, czy też po prostu gra i jest, jest po prostu bezczelnym kłamcą. Ja, ja myślę, że czy inteligentnym to, kłamcą. Trafiłeś absolutnie w sedno tej sprawy, bo sobie właśnie zadają pytanie, tak. czy albo jest bardzo głupi ten doktor, doktor nauk, może no. lepiej, żeby się. Żeby może bo tytułów, tak jest. Tak. Albo po prostu mało wie. Tak naprawdę nie ma dostępu do tego tajności, tak. na przykład do takiego, jakiego miał Grasz, czy inni mm -hmm. mieli, którzy o tym wspominają i w tych skifach wymieniają te sobie te informacje nawzajem. Być może on nie ma takiego, takiego dostępu do tych materiałów wysokiej tajności i po prostu o tym nie wie. Ciekawostką jest to, że za każdym razem, gdziekolwiek się pojawia, towarzyszy mu rzecznik prasowy Pentagonu, taka o. pani Susan Gug. I to jest aż wręcz dziwne i wręcz żenujące. Gdziekolwiek publicznie pojawia się Kirkpatrick, ona idzie krok, krok za nim. Nie daj, bo nie powie właściwego zdania, to ona go poprawi i powie, że, że źle. Interpretacja właśnie ona daje. Dokładnie tak, dokładnie tak. I jeżeli wyraża się w tej chwili publicznie Kirkpatrick, to nie mówi do dziennikarza, tylko patrzy tej pani Suza. Jest to, jest to po prostu żenada wręcz patrzeć na ten cyrk, który się rozgrywa wokół jego osoby. Nie wiem dokładnie tam coś się stało, ale być może jest drugie albo trzecie dno nawet. Jeżeli się tylko dowiem, to natychmiast tu Państwu przekażemy tą całą informację, co się dzieje tak naprawdę z doktorem Patrykiem. Ale jego artykuł rzeczywiście został opublikowany, i myślę, że to też będzie dobra okazja, żeby go też zamieścić. Na moim kanale w Polaraksie przetłumaczyć go, żeby każdy mm -hmm. miał do niego dostęp, ponieważ odegrał swoją rolę Kirkpatrick. Myślę, że w ufologii powinniśmy mieć jakąś tam bibliografię, i on tą jest częścią tej bibliografii, ponieważ ARO jako organizacja istnieje nadal, a on był pierwszym jej historycznym szefem i pewne rutyny stworzył działania tej organizacji, która uważam, że w przyszłości będzie mogła tylko nabierać wagi. A nie jej traci jak dziś. Dziś się śmiejemy z ARO, ale w przyszłości przyszłość ARO jest bardzo dobra, bo będzie orzekać w wielu bardzo ważnych sprawach, jeżeli będą kontynuowane przesłuchania w Kongresie. A prawdopodobnie... no, ale to w takim razie to, to ARO to wy, jeżeli jest taka linia pierwotna, o, on teraz odszedł. Jest, ten, jest już ten ktoś inny, bo już nie pamiętam. Nominowany. Nie, nie ma nie, Ciągle, ma w tej tej nie słyszałem właśnie, tak? To ta linia będzie nie ma i to jest dla nich wygodne, bo im dłużej nie ma, tym wszystko jest zawieszone, a strategia jest ewidentnie taka, maksymalnie hamować postęp ujawnienia prawdy. Oczywiście pod nauki, pod powagi, pod szczególnę jakichś tam raportów. Mnie się wydaje, że ta instytucja jest właśnie po to stworzona i co? Zaliczylibyśmy ją do. Do tych, których celem jest hamowanie, a nie ujawnianie, bo tu mamy taki prosty schemat: ujawniać, hamować. Tak, ale, zje, ale, ale wiemy też, że w tym całym na tym szczycie władzy amerykańskiej tam są tarcia ze sobą. Tak. Jedne mhm. grupy zyskują nad drugimi. I gdyby ta grupa pro-ujawnieniowa nie zyskała na sile, nigdy by do przesłuchania nie dopuszczono w Kongresie. Nie, nie, to, grupa, to jest to, to jasne. Więc Czyli ta grupa ma coś do powiedzenia i być może będzie miała wpływ na to, kto będzie następnym szefem ARO i w jaki tak. sposób ta tak. organizacja będzie działała. To skoro jesteśmy przy tych aspektach cały czas, jakby nie było politycznych, politycznych wojskowych, no niestety oczywiście, żebyśmy się przenieśli teraz w niezwykle egzotyczną i twardą kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych. Na serio się dociera informacje, tam już to można podglądnąć. Tam wiem, że w New Hampshire prawie Boris wygrał to wśród Republikanów, i coraz częściej mówi się, że. No można powiedzieć, że może być pewniakiem, ale mówię o, o tym i pytam w, jak, no, w jakim kontekście, jak uważasz, czy z tych grup politycznych bardziej republikanie, czy bardziej demokraci? W ostatnim odcinku fajną rzecz jakby pokazałeś ten aspekt, że ci powiedzmy walczący o ujawnienie w kongresie republikańscy, nieźluny między innymi, że oni są tacy troszkę, może być gotowi są czytać Stary Testament troszeczkę po nowemu i skorzystać z tego, że kurczę, no tak, no oni są, no właśnie o Starym Testamencie o tym była mowa, więc przyleciał, przylecieli nasi bogowie, czy tam nasz Jachwę, tylko ma tu swoich asystentów i mogą kierować jakby tą prawdę o UFO trochę w swoją religijną, że tak powiem, jakąś tam archetypową, tak? Czy fazę religijną, filozofię. Pytał jeszcze raz, czy według Ciebie jednak grupa Trumpa, gdyby doszła do władzy, byłaby bardziej odważna w ujawnieniu prawdy, czy też nie? Przypomnijmy, że John Radcliffe jednak popularnie nazwijmy, na ile słusznie, był, na ile to było popularne, mówienie o nim u te ostatnie pół roku chyba to było prezydentury Trumpa, kiedy on był tym szefem, koordynatorem służb specjalnych, czyli tych 17 agencji. Więc tak, czy, czy coś da się zauważyć, jakiś trend wyłapać? Kto z nich byłby lepszy dla naszej sprawy. Ja, ja, bym, ja bym to widział, je, y, tą jedną no. i drugą stronę, jaką pewną część manipulacji. Bo mm -hmm. sam z, z, Zobacz, co, co teraz ja. powiedziałeś. Powiedziałeś, ja. że Republikanie idą w tą stronę religijną. Republikani Nie no, to było, się tak, na twoją opinię, wiesz. Już, już, już mówię, już no. mówię tą moją opinię. Republikanie zazwyczaj y, głosują na nich ta część konserwatywnej AME, więc, więc to są ludzie religijni. Czyli spójrz, mamy, a przecież tacy ludzie jak Chuck Schumer czy senator mhm. Gillibrand, to są wszystko demokraci. Mhm. Demokraci, którzy rozpoczęli proces ujawnienia w kongresie, do, doprowadzili między innymi do tego przesłuchania, zrobili to w jakiś sposób wspólnie. I okazuje się, że UFO bardziej ich łączy niż cieli tylko że jest rozgrywane w zależności od wyborców i od tej publiczności. Jeżeli republikanie są konserwatywni, to przecież nie przekona się babci w moherowym berecie, że UFO jest. Ale jeżeli okaże się, że można o tym przeczytać w Nowym czy Starym Testamencie, to zupełnie zmienia postać rzeczy. I okaże się, że nie wcale nie taki diabeł straszny, jak go malują. Czy to ufo takie straszne? Czy ten anioł jest materialny, czy nie tak. stanie Dlatego zmaczenie. mówią, że, że, A, to właśnie, że, to są, że to są właśnie anioły, że to są właśnie anioły. I to do takich ludzi dociera. Ja myślę, że to jest to część ogólnej propagandy. My mamy złe, mamy złe pojęcia o, o słowie propaganda, ale chodzi o to, żeby wyraźnie widać, że. Wszystkim zależy na tym, żeby UFO dotarło pod strzechy do każdego, żeby stało się ogólnym problemem, żeby dla każdego było to na tyle istotne, żeby to ten fakt zaakceptował, o nim dyskutował i, i z nim żył. I jest problem, bo nie wszystkich to interesuje. Wielu ludzi nie chce w ogóle o tym nawet rozmawiać, więc cały czas szukają, gdzie jest ten, gdzie w jaki sposób to można poprawić. I między innymi dlatego. Kiedy zacząłem słyszeć, że ci wszyscy Republikanie jednogłośnie mówią o tych aniołach i mówią o Starym Testamencie, to myślę sobie, to od razu pomyślałem sobie, że coś tu nie gra, a tu nie gra to właśnie, że oni chcą, żeby UFO zaakceptowali ludzie bardzo konserwatywni, którzy powiedzą sobie, to są jakieś nowoczesne internetowe brewerie, my nie chcemy z tym mieć nic wspólnego. Jakieś Ufo nigdy nie było UFO, dziadek UFO nie widział, pradziadek też nie widział. Więc tego nie ma. Ale jeżeli to jest część Biblii, to zupełnie zmienia postać rzeczy i jest na czym budować to z czasem. Tak, ale też zauważyć. I można wkręcić w, to, w tą każdego. całą historię do UFO, ludzi religijnych także. Ale teraz dobrze, bo dobrze, że mówisz w ten sposób, wiesz, bo to jest taka narracja, z którą ja się oczywiście zgadza. Natomiast jak zawsze istnieje ta kąt narracji, nie, nie kąt, ta równoległa narracja, bo to, bo to nie jest nawet kąt, ona jest równoległa. Yy, powiedzmy sobie, że no, jesteśmy ludźmi, którzy mają jakieś wpływy, jesteśmy dość powiedzmy akceptowani w środowiskach powiedzmy religijnych, mimo że nawet nie musielibyśmy być strasznie religijni i mielibyśmy problem o to, bo znamy prawdę o UFO, dużo głębiej ją rozumiemy niż zwykłe schematy religijne, jest zastanawiamy się, co to zrobić, jak to zrobić, żeby ci nasi, nasz elektorat, mówiąc tak bezczelnie, po prostu jakoś łyknął ten temat, bo my nie możemy go całkiem pominąć, bo ktoś, kto go pominie, to jakby wypadnie z, z, z historii, znaczy wypadnie z przyszłości, wypadnie ze znaczenia. No nie można powiedzieć, że tego nie ma, bo tak to przylecie, to w ogóle ci moi będą kompletnie zszokowani, bo myśmy ich nie uprzedzili, tak? Myśmy ich nie nauczyli, co to jest. Ale żeby ich nauczyć, to musisz użyć tych kodów, prawda, wzorców kulturowych, wzorców religijnych, prawda? wzorców światopoglądowych, żeby jakoś dotrzeć do tych ludzi. Więc w tym sensie ja mówię, ta narracja, którą tutaj jakby zacytowałeś, o okay, Okej. Okay, okay. Ale równolegle jest taka, która mówi, a co, a masz inne wyjście? A co, chcesz o tych ludzi przemówić retoryką czysto naukową, taką, wiesz, która po prostu rzeczywiście ich odrzuci i w ogóle zablokuje dostęp do myślenia? Mnie się wydaje, że właśnie tak samo jak ci naukowi, naukowi skrzywieni ludzi w naukę, oni też, czyli to ortodoksyjni naukowcy, oni też potrzebują tych kodów dostępu. Też się im to tłumaczy, że tam gdzieś, że no wiesz, nie mówi się o istotach, nie mówi się o rasach, nie mówi się ich o porwaniach jeszcze, bo to w ogóle jest zbyt odważne jak na te tempę głowy. Rozumiesz? Znaczy nie, nie chcę personalizować o tempocie pewnego stereotypu poznawczego. I do nich trzeba dotrzeć, wiesz, a tutaj powiedział wybiki naukowiec, a tam byli naukowcy, a tutaj jacyś prezydenci jeszcze że tu wojskowi, bo tu mają szacunek i wiesz, osoba religijna będzie miała większy szacunek do kogoś, to w trybie powiedzmy interpretacji teologicznej im coś wytłumaczy, w oparciu o Stary czy Nowy Testament, bardziej o Stary oczywiście, niż, niż ci, ci ludzie myślący tak racjonalnie, potrzebują innej argumentacji i też trzeba ich jakoś podprowadzić, więc ta narracja dzieje się zawsze na dwie, na dwie. taka, że powiesz, no manipulują, no bo wiadomo, a z drugiej strony, no a, ja, a, a co mają zrobić? Jak mają to powiedzieć? tu to powiedzieć? Czekaj, coś, wiesz, wypadłeś. Nie wiem, Czy, czemu ci nie słychać. Zobacz, co się stało. A teraz słychać? A teraz słychać, słychać. dobra, dobra. A. No, teraz twoja kolej Dlatego, że, dlatego, <laughs> dlatego tak się krzywiłem, że tu słowo propaganda nie pasuje. Chodzi przede wszystkim mm -hmm. o to, żeby y, generalnie spopularyzować to UFO w każdym możliwym środowisku. Tak, tak, tak. Oczywiście dla Amerykanów tych konserwatywnych będzie to bardziej Starotestamentowe spojrzenie. Ale przecież wiemy z drugiej strony, że Kościół katolicki jest bardzo otwarty na problemów. Być może hierarchia. Katolicki. Sam Kościół jako całość to jest hierarchia, pewne szczyty hierarchii. Oczywiście, oczywiście. Kościół, je, różni. Jako, Kościół jako organizacja posiada dwa poważne obserwatoria mm -hmm. astronomiczne. Jeden, jedno w Arizonie, drugie w Arizonie nazywa się Lucyfer. Lucyfer, tak, to tak, jest tak. przepiękne. Drugie w Castel Gandolfo. Wspaniałe obserwatorium astronomiczne. Interesuje się tymi rzeczami. Ma odpowiednich ludzi, którzy przygotowują pozycję Kościoła w sytuacji, kiedy dojdzie do ujawnienia, gdy nagle okaże się, że nie da się tego cofnąć, że jednak ktoś nas tu odwiedza i że istnieje ktoś jeszcze oprócz nas we wszechświecie. Kościół już na to katolicki jest przygotowany, czyli Nowy Testament także jest na to przygotowany. Nawet ten, o, wspomniałem się o, o Niku Popu, Popie. Nawet on, Nik Pop, czyli Mikołaj Papież. Więc, no, więc taki to patrzę, nawet żeby... apropo nazywa. Nawet dzisiaj mówił o, dzisiaj albo wczoraj mówił o liście do Efezjan. Że w liście do Efezjan jest mowa o UFO. Tam sobie apostołowie wymieniali informacje. I o UFO też wspominali. Więc widać wyraźnie tą jedną jakby wspólną linię. Że uruchamia się wszelkie możliwe punkty, te, które do tej pory nam na pierwszy rzut oka w polityce wydają nam się sprzeczne, ale ta baza i podstawa ma być ta sama. Czyli mają y, ludzie, którzy wierzą w Stary Testament, wierzyć w UFO i wiedzieć, że UFO istnieje i że kosmici są, katolicy i wszyscy inni. Ludzie niewierzący, naukowcy, każdy na swój sposób. Ja, ja widzę tutaj taką tendencję, że, się, że żadnej ża, żadnej grupy ludzkiej się nie omija. Nie, nie omija się, bo takie są, takie są, jakby to będzie reguły gry. To nawet czy ktoś to steruje, czy to jest obiektywne dla mnie to jest kwestia tego gry pojęć. To, to jakby to jest potrzebne. Przecież zobacz, to, że oni wiedzą, że, że jest Księga Ezechiela i że to są fragmenty bardzo technologiczne, to, że oni tam powiedzmy wezmą z Księgi Henocha, chociaż to nie jest, znaczy nie jest to przynajmniej dla chrześcijan, prawda, Księga uznana, ale jest. No dla, dla prawosławia jest uznana. Dla a do czego zmierzam po prostu, że to nasi, to nasi, mówię nasi dawni, wiesz, populzatorzy tej wiedzy. Pogulatorem był Deniken, mnóstwo pamiętam cytatów w jego książkach właśnie ze Starego Testamentu czy z Księgi Henocha, czy ludzie o bardziej naukowym przygotowaniu, którzy pisali i nawiązywali do tej literatury, wiesz, to, że tak by to, że oni dzisiaj cytują, prawda, doszukują się czegoś, to oni już mają podane. Ale to było podane przez naszych ludzi, a wyraźnie naszych, bo ci pionierzy jakby tej wiedzy, oni się wcale nie kierowali tym, czy to jest bardziej wiesz, pro-starotestamentowe, czy to pronaukowe? Oni brali argumenty wszelkie. Jak weźmiesz, nie wiem, naszego Mostowicza, właśnie, popozatorów, czy lud... no to oni brali i tu z nauki, jak złapali, a tu z religii, jak zapali. Po prostu wszystkie nasze. Absolutnie. Myśmy brali, myśmy łapali wszystko, co świadczyło o tym, że oni już tu byli. Wszystkośmy się napali, czy to religia, czy to są mity, czy to są Wedy, tak? Czy to właśnie jest Stary Testament? Czy co jeszcze nie wie? India nie chopi. co jeszcze? Wszystko co się rusza, czy na skalne rysunki. Wszystko nasze środowisko brało i wypychało, wypychało. A teraz no to każdy bierze z tego, co bardziej do jego właśnie takiej filozofii, czy ideologii, czy tam jego pozycji społecznej, czy światowody pasuje, i będzie się do tego odwoływał. Ale to jest nasza znaczy nasza robota, naszego środowiska. I, ty, tak. I my musimy o tym pamiętać. Musimy to. Myśmy też, jak teraz robimy to Forum, to myśmy tutaj wymieniali sobie właśnie z Krysem To, że, że ja mówię, wiesz, co, no szukamy wszystkich, którzy jeszcze żyją, którzy po prostu byli tymi właśnie pionierami, tak? Lata 60. 70, 80, bo do tego czasu tutaj, wiesz, to jest do czasu nowego, znaczy postperelu, teraz co mam. I, bo, ponieważ my wiemy, że oni stworzyli po prostu te pierwsze, prze, przepchali pierwsze, takie, takie wiesz, Zator, Są częścią tak? tej samej Całość. całości. Tak, myśmy brali wszystko, co się rusza, bo nam cały czas zależy na prawdzie. Czy to będzie z religii, czy z nauki, czy teraz, teraz m, f, fantastycznie czuję, że przejdziemy zaraz kolejny wątek, który przygotowałeś w tym dzisiejszym bogatym A ten spisie treści, czyli też i <laughs> z Manhattanu masz ciekawe newsy naukowe, bo to też jest dla nas pokarm, prawda? w tej tak. naszej argumentacji, że świat jest tak potężny, że, że musi być zaludniony. Ja pamiętam, jak zaczynałem tą swoją pracę, to, to też ten argument, no Sagan, prawda, jego kontakt, to jeszcze takie gadanie tam we wszechświecie, liczba Drake'a, która w ogóle jest śmieszna, bo w ogóle nie nadaje, ta liczba Drake'a. Ona się opiera na zupełnie innych prawdopodobieństwach, jeśli chodzi o ilość planet w układach słonecznych. Dzisiaj każdy układ, każde słońce ma prawie planety, nie? To się kompletnie wszystko inaczej, ale, ale wiesz, my patrzcie, we wszechświecie to musi być życie, bo nie jest duży. Pamiętasz te argumenty? To też były nasz argument a my się z tego śmiejemy, że oni tam szukają ten SETI dla nas, to był śmieszny i ciągle, przepraszam, nie chcę nikogo obrażać, ale z perspektywy naszej był śmieszny i jest śmieszny. Mówię o SETI, no. to był śmieszny i jest śmieszny, bo że tyle kasy wywalili tam, no niech fajnie, że patrzą tego, a tu im kurde lata, no to w ogóle wiesz, no. Najgorsze jest to, my, my możemy się teraz nawet uśmiechać do, z, z tego troszeczkę, ale na przykład wywołałeś SETI, SET6, który rządzi SETI, mówiłeś o astronomii, ten pan y, Tyson de Grasse, najwybitniejszy astronom, najbardziej taki y, pokazywany astronom amerykański, to są ludzie, którzy nie tylko zajmują przestrzeń publiczną i wpływają na umysły, ale jednocześnie to są współczesni inkwizytorzy. Um. Jeżeli, jeżeli. Tak, coś powiem. Jeżeli, no. jeżeli y, informacja, jest tak, jest, która się nie zgadza z ich poglądami, pojawi się na przykład w Wikipedii, oni należą do tej tajnej grupy która to odfiltruje, skasuje, wyrzuci. Może nie oni osobiście, ale ich ludzie. Ci, ale tak Tyson deGrasse, jak i Szostak decydują o tym, co ma być w internecie, a czego ma nie być. Co trzeba promować, a co trzeba skasować. I tym, ten, tym takim głównym przykładem jest właśnie Wikipedia, bo należą do tego, powiedziałbym, wręcz tajnego zakonu wikipedystów, czyli... Bo zobaczmy, jaką, jaką pozycję osiągnęła Wikipedia. Osiągnęła niezwykłą. Każdy, kto się czegokolwiek chce dowiedzieć o świecie, jakieś najdziwniejsze rzeczy, szuka tego w Wikipedii, bo ma to pod ręką. Okazuje się, że encyklopedie, które do tej pory leżały, to, te takie opasłe to miska na półkach, przestały być, stały się bezużyteczne. Nikt do tego już nie zagląda, bo każdy w telefonie ma Wikipedię. Ale Wikipedia, o ile jest taka różnica między Wikipedią a tamtymi encyklopediami, że w tamtych encyklopediach, gdybyś pisał prac, pracę naukową, mógłbyś się na nie powołać. Na Wikipedię nie możesz, ponieważ jest to tylko opinia twórców tego portalu. Ale I jest sposób jeszcze, tak. inter, interpretacji danego problemu taki, jaki oni akceptują. A ludzie uważają, że to jest po prostu wyryte w kamieniu jak tak. 10 przykazań, że tak ma być, jak jest tak. Wikipedia. I tutaj, przy okazji, skoro mówisz o Wikipedii, bardzo fajnie byłoby przywołać, w jaki sposób odpowiada na pytania GPT. Trochę też ćwiczyliśmy tutaj sobie z nim i takie zagadnienia nasze, typu ufu i tak dalej. Tam cały czas to niby on, on się roz, on, on niby jak to się mówi, uczy się, tak, ekstrapoluje, uczy się. A koniec końców, ta nauka jest tak skonstruowana, że te nasze zagadnienia, nasze tematy, one jak tak się wczytasz i w tej w te, w te, w odpowiedzi, co byś się zadawał, to, to owszem, on jest taka teoria, ale wyraźnie jest dystynkcja, jest po, pozycjonowanie, że to są takie rzeczy, z obszaru parę, wiesz, to, to takie coś jest, ale to nie jest potwierdzone naukowo właściwie. Albo ta jest nadanie rangi, więc ten GPT też może gdyby był inteligentny, to uważam, że dawno powinno być parę na to, że przy tej ilości mm -hmm. informacji, jakie mamy po prostu w świecie o tym zjawisku, przy tych schematach filtracji wiedzy, jakie funkcjonują we współczesnym świecie, GPT powinno się zorientować, że to jest ściema, że ściemą jest ukrywanie tego, a on dalej pokornie i słusznie referuje jak to na, naukawe, bo to nie jest naukowe tak, tak. myślenie. tak? Czyli tak. też jest to jest, jest fascynujące, bo on niby jest to takie wolne, on już, on już sam się uczy, ja sam szuka, co? On tam szuka. On, on jest jest zaprogramowany, widzę, że czasami nie, nie za mądry. <laughs> I, tak, i czyli nie to jest prawdę. to sztuczna inteligencja, no. tylko jest to wyrafinowana wyszukiwarka. No oni która jest to, łączy to w jedną to jest to, wyszukiwarka. No to co, to jedziemy teraz z tymi odkryciami naukowymi, skoro. No, się... po, no, powiedzmy, tak, tak jak no, już jesteśmy już no, w tej no, nauce. Już, już zrobiliśmy taki wstęp, że ci naukowcy to są tacy tak. różni. Ale okazuje się, że te, to, to młode pokolenie naukowców jest jakaś szansa, że no, będzie po właściwej stronie, albo przynajmniej po naszej stronie, albo przynajmniej, że póki co niczego się nie boi. Bo okazało się, że młoda studentka astronomii brytyjska, mm -hmm. okazało się, że zaczęła mierzyć tam odległość świateł, kwazarów, różne bardzo skomplikowane rzeczy. I ta yy, młoda osoba, która wygląda jak taką dziewczynkę jeszcze z liceum, odkryła obiekt. We wszechświecie, którego szerokość jest 1,3 miliarda lat świetlnych. To gigantyczny obiekt. Prawdopodobnie w wyobraźni nie potrafimy sobie tego jakoś ułożyć, jak taki obiekt może rzeczywiście istnieć. A ona taki obiekt odkryła. Problem polega na tym, że według obecnego panującego modelu naukowego astronomii, na temat tego, jak zbudowany jest wszechświat. Nie coś takiego wielkiego nie może istnieć. Po prostu nie ma takiej możliwości. A skoro ta młoda kobieta coś takiego odkryła, oznacza to, że ten model wszechświata, czyli to, co nauka budowała przez dziesięciolecia, tak naprawdę powoli trzeba da dawać do recyklingu czy do sypu, bo do niczego się nie nadaje. Wiele rzeczy trzeba przemyśleć. Pamiętasz, ile? No, skończmy. Tak, tak. Chciałbym tylko, chciałbym tylko powiedzieć, taki, ten, taki, taki wniosek z tego jest taki, że te wszystkie historie, że wiele tysięcy, że tam ileś tam y, tysięcy lat świetlnych od nas istnieje planeta, na której fruwają sobie różowe słonie pod fioletowymi palmami. Ja bym, jest taka możliwość. Owszem, jest, ale jest to tylko pobożne życzenie. To pokazuje nam, jak jesteśmy bezradni, jak mało wiemy o wszechświecie, a w związku z tym, jak mało wiemy, o tym, o tych, którzy ewentualnie mogą nas odwiedzać, mogą do nas przelatywać. Nic praktycznie o nich nie, nie wiemy. Wszystko polega tylko na naszym przypuszczeniu. I, i nauka, tutaj, żebyśmy sobie kiedyś też to powiedzieli, myślę, że warto w tym kontekście, co mówisz, to przypomnieć, że gdybyśmy mieli wystarczające, wiesz, środki, żeby zapłacić, powiedzmy, jakiejś grupie naukowców, Dzisiaj w dobie internetu to byłoby troszeczkę może i łatwiejsze niż kiedyś, żeby po prostu zrobić, chociaż są takie książki, ja wiem, lista po prostu naukowych pomyłek. Myśmy sobie to kiedyś mówili, gdyby teraz ktoś się po prostu naprawdę usiadł i po prostu tak, po podręcznikach akademickich wziąłbym już po II wojnie światowej, żeby się na, nie, nie znęcać nad tym, co było przed wojną. Wiesz o co chodzi, bo to jednak epoka już inna. Ale nawet te wszystkie powojenne pewniki odwalić, wiesz. Yy, naukowych. Yy, yy, tutaj rok taki, fizyka, to to się mówi, chemia, to to się mówi, historia świata, to się mówi to, historia ludzi, to jest to. Wiesz, ileś tam mamy tych tak zwanych niezruszalnych praw yy, wiary, yy, naukowej wiary. Tak? No i teby tak ktoś wziął po prostu tak, tu minęło 10, 20, 30 lat. Czy to się utrzymało? Czy to się utrzymało? Czy to się utrzymało? Praktycznie w każdym miejscu będziemy mieli do czynienia po prostu z całkowitą rewolą, albo z dużą rewoltą. W sensie zmianą tego, co uważano za świętą prawdę. I to, co najbardziej bardzo zrażące bardzo. w tym wszystkim, to jest ta ich po prostu y, taka bezczelna pewność siebie, że to, co mówią dzisiaj, to jest takie święte i niepodważalne, kiedy minie 10 lat po prostu i pstrykniesz to i, i, i wyparuje. Będzie jakiś elementem historii nauki kolejnej błędnej teorii. To są dla mnie fascynujące rzeczy, tylko widzisz, my nie mamy sił i środków. Poza tym, gdyby ktoś takiego coś stworzył, taką książkę, wiem, że są książki, błędy nauki i tak dalej, ktoś tam próbuje takie robić rzeczy. No to jeszcze kwestia, czy ktoś to nagłośni, czy ktoś to pokaże. Takie dzieło monumentalne, nawet gdy powstało, to przecież nie będzie miało nigdzie wsparcia medialnej. Czyli to pokazuje, że tak naprawdę kwestia nauki to jest jedna rzecz, ale kwestia grantów. Kto przyzna granty na przykład na tego rodzaju badania, i które, które posuną naszą wiedzę do przodu, a, a kto i tego, czego, tego nie dostanie. Czyli na przykład od, w tym kontekście, o którym teraz rozmawiamy, czy ta młoda studentka dostanie odpowiednie pieniądze, wyposażenie i sprzęt, żeby, żeby mogła rozwijać swoją teorię Właśnie. i dowiemy się czegoś więcej o wszechświecie, czy na przykład okaże się, że nie zdała jakiegoś egzaminu i została w trybie natychmiastowym wyrzucona z uczelni, ponieważ. Wyskoczyła przed szereg i jakiś profesor nie dostał nagrody, a ona bo, tak, i to bo się to, to to... odkryła, a Ale też oni mają jedną przewagę, tutaj trzeba tak by przyznać taki rodzaj racji. Otóż wiesz, nawet w oparciu o te stare, różnego typu modele teoretyczne, teorie naukowe, wiesz, powstała cała masa użytecznych rozwiązań. No nie wiem, będziemy rozmawiać na przykład o jakimś samochodzie, nie wiem, typu syrenka, taki, jakiś tam parametrach technicznych, które wynikają z jakiejś tam wiedzy, która wtedy była potem jest już inna epoka bo są inne rozwiązania tutaj wodorowe napędy czy tam wiadomo więc krótko mówiąc zawsze jest tak że ta nauka która dzisiaj jest przy jak to się mówi no jak to się mówi no nie chcę żadnego słowa użyć tak no master jest, trzyma władzę tak to ona po prostu też oferuje jednak jakieś konkretne osiągnięcia techniczne za którymi do pieniądze. I ta użyteczność, jakiej technologii, nawet opartej o, częstowo, o częściowo słuszne, częściowo niesłuszne, my wiemy teorię, no jest ostatecznym takim, wiesz, pieczątką. To jest słuszne, bo to działa, bo to nasze, bo to jeździ, to lata. Dokładnie tak. Oczywiście. I w kosmos też wiadomo, że to jest śmieszne wykorzystywać ten starożytny odrzut, tak? I te von Brauna, na, na swój czas genialne rozwiązania. Dzisiaj wiemy, że to jest prehistoria. I, I głupota tak tracić, tak startować, bo są inne teorie naukowe i inne technologie. Ale wiesz, no ale latają, tak? I ludzie, tak. i my się tym patujemy. Bardzo tak. proszę. Tak, także, także mamy taką właśnie sytuację w nauce, że z jednej strony utyskujemy, narzekamy na nią, ale z drugiej strony jest też jej pozytywna strona. I zawsze trzeba to brać pod uwagę. I trzeba to I chwalić. Jest... I tak, oczywiście. I na przykładzie tej młodej studentki, to jest, jest to pokazany dobry przykład na to, że nie wszystkich ich trzeba zsypywać do piekła, nie, 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 nie. bo niektórzy są niektórzy są po tej, po tej lepszej stronie mocy, póki co. Ale nie tylko młodzi studenci są po tej mm -hmm. lepszej stronie mocy, bo następna interesująca informacja, jaka, jaka mi się trafiła, i jest ona wręcz zdumiewająca, pochodzi również z astronomii i pochodzi od pani dr Beatriz Villa Roel, tak się nazywa. Pracuje ona, jest astrofizykiem. Pracuje ona w Nordic Institute of Theoretical Physics w Sztokholmie, czyli w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Sztokholmie. Jest kobietą, która no, ma olbrzymią wiedzę i, i o, o astrofizyce, jest swego rodzaju ekspertem. I ona niedawno przeglądała Bibliotekę Skanów Nieba. Ponieważ każde obserwatorium astronomiczne stara się w bardzo regularny sposób dokonywać zdjęć tych właśnie gwiazd na, na, po, i, i tego, co obserwuje, i składa te swoje negatywy do takiej biblioteki, po to, żeby na kolejne pokolenia astronomów mogły historycznie spojrzeć na to niebo w tych poprzednich latach, po, czasami kilkadziesiąt lat wcześniej. I pani Villa Roel. Pojechała do Palomar w Kalifornii, do obserwatorium w Palomar, i tam mają dosyć duże, tak, du dużą taką bibliotekę tych skanów nieba, i zaczęła przeglądać zdjęcia z 1952 roku. I nagle doznała olbrzymiego zaskoczenia, ponieważ na jednym zdjęciu z lipca 1952 roku okazało się, że jest więcej gwiazd niż na zdjęciu kilka dni później. Więc było to takie zaskoczenie i zdziwienie. Czy to jest może jakaś usterka techniczna? Zwołano jakieś konsylium techników, zwołano astronomów. W jaki sposób można to wytłumaczyć? Nie znaleziono wytłumaczenia. Zaczęto uważniej przeglądać z tego 1952 roku zdjęcia. Okazało się, że przez jakiś czas nie pojawiało się nic nowego, nic zaskakującego na tych zdjęciach, aż do października 1952 roku, kiedy znów pojawiły się. Ekstra gwiazdy. No, technicznie nazywa się to dziś znikającymi gwiazdami. Pojawia się coś, co ma charakterystykę, wygląda na takim zdjęciu, jakby to była gwiazda, że jest to jakiś obiekt, tak, bo odbija światło bądź emituje światło, ale tak naprawdę gwiazdą nie jest, nie należy do tego, do tej części nieba, nie należy do żadnego gwiazdozbioru. Jest to, więc czym może być? Może być na przykład sztucznym satelitą. Owszem, Problem jest, polega na tym, że pierwszy sztuczny satelita Ziemi poleciał w kosmos, nazywał się Sputnik. Poleciał w 1957 roku, a zdjęcia są z roku 52. Jedne pochodzą z lipca 1952 roku, drugie, druga seria zdjęć pochodzi z października 1952 roku. I na tych zdjęciach są nagle jakieś inne obiekty na niebie, które nie są na pewno gwiazdami, są, yy, są realne. Nie są uszkodzeniem matrycy jakiejś, na której robiono te tak, zdjęcia. Tak, I w takim razie, czym to może być? Co to może być? Zastanawiano się nad tym długo i jeden z młodych astronomów, interesujący się ufologią, zobaczył, co się w tym czasie działo w amerykańskiej ufologii. I okazało się, że dokładnie w tych dniach doszło do tych bardzo takich. Z... Stacji, tak, jest. tak. Przelotów nadających spotków nad Waszyngtonem. I w lipcu, i w październiku. Także istnieje bardzo silna korelacja pomiędzy jednym a drugim i wręcz nie ma wątpliwości, że jedno z tym drugim, że to jest jedyne wytłumaczenie, że pojawiło się coś w okolicy naszej planety, co później zaczęło przelatywać nad, nad Waszyngtonem widziało to setki, jak nie, jak nie tysiące świadków. Także jest to coś absolutnie niezwykłego. I to jest w ogóle fascynujące właśnie ta historia, o której opowiadasz, bo jeżeli na niebie, powiedzmy, zakładając teoretycznie, może w ogóle przez pewien czas wisieć jakiś duży statek kosmiczny, nie ma rzeczą on duży czy mały, to ale emitujący światło i udający w sobie gwiazdę, prawda? No bo przecież to są nic innego, jak świecące, jakieś tam lampki na niebie, I, i na tych mapach po prostu jeszcze czegoś nie ma, nagle coś jest. No to dla tych ludzi, którzy posługują się tą wiedzą astronomiczną, to jest niewątpliwie taka zagadka. To jest bardzo fajna rzecz, to jest taka pułapka, gdzie jakby wpadają jakby w swoje własne sidła, tak? Bo, no bo wiadomo, że nie uznają UFO, nie uznają takich rzeczy, bo 99% tego nie uznaje, a oficjalnie nikt tego nie uznaje, bo to w astronomia w ogóle się takimi rzeczami nie zajmuje, więc, więc nagle taka sprzeczność... W, jest, jest po prostu takim poważnym wyzwaniem. Dysonansem poznawczym muszą sobie z tym jakoś poradzić. Racjonalnie to, wy, wy, jak powiedziałeś, ten, ten czy człowiek podał, ale pozostali nie wiem, czy są w stanie to zaakceptować, bo oficjalnie tego nie mogą zaakceptować. Tak, więc <laughs> pani Villoreal, ponieważ podchodzi do tego poważnie, uznała, że w takim razie podobne obiekty powinny zostać zarejestrowane przez inne obserwatoria. Mhm. Najlepsze obserwatorium tamtych czasów to obserwatorium na Uniwersytecie Harvardskim. W związku do tego to, to obserwatorium ma jedną z najsławniejszych bibliotek tych skanów nieba. Więc naturalnym koleją rzeczy i swoją dociekliwością naukową zwróciła się do Uniwersytetu Harvarda o wypożyczenie jej skanów z tych dokładnie dni, żeby móc porównać, czy to samo, co sfotografował, o, sfotografował obserwatorium Palomar, to, to samo pojawiło się na zdjęciach z Harvardu. I dostała interesującą odpowiedź że tych skanów nieba nie ma w zbiorach na Harvardzie. O! Co się stało? W takim razie zaczęła dociekać, co się wydarzyło, jak to nie ma? Ktoś zgubił? Coś się wydarzyło? Był jakiś przypadek? I okazało się, że pod koniec 1952 roku, w grudniu 1952 roku, dyrektorem obserwatorium został Donald Menzel. O jest. Olbrzymi debunker ufologii. Jedno wielkie nieszczęście. Pierwszą jego decyzją było zniszczenie jednej trzeciej skanów nieba ze zbiorów Harvardu. Nie, nie, nie robił żadnych konsultacji z astronomami, które zostawić, które są cenniejsze, które są lepsze, kto nad czym pracuje. On wysłał swojego sekretarza z młotkiem. Żeby to wszystko rozbił i wyrzucił razem z woźnym, jest żeby Jest Ten Menzel, z... ja pamiętam, jak, jak go rozpracował. Znaczy, dla mnie jego, dla mnie jego rozpracował znakomicie święty pamięci St. Friedman. Oczywiście ja nie twierdzę, że inni go nie rozpracowali, ale dla mnie ta analiza Friedmana była. To jest najlepsza. To najlepsza, jest najlepsza analiza. Tak, absolutnie. absolutnie <laughs> bez, bez Friedmana byśmy nie wiedzieli o Menzela. Nie wiedzieli że o co widzisz, to potwierdzę. I teraz to, co jest tylko znowu, wracam z tym samym pytaniem przy innych okazjach, też sobie tutaj zadaję, tak trochę retorycznie do ciebie i do naszej publiczności, tak samo jak chodzi o Kierpatrika. Wiesz, co to za typ osobowości? Przecież pomyśl sobie, bo to już jest, to jest, co takiego miał ten człowiek w sobie, bo nie sądzę, że tylko wykonywał, rozumiesz, to jest coś więcej niż wykonywanie brudnej roboty, czyli niszczenie prawdy. Tu musi być jakaś pasja, jakiś rodzaj, wiesz, patologii w umyśle, żeby z taką pasją, znaczy, wiesz, no, powiesz, nie, to nie pasja, to tylko zlecenie, to tylko wykonanie obowiązków. Ja podejrzewam, ja tak że powiem. oni mają jakąś pasję w niszczeniu prawdy, bo nie można sobie takiego, taki, wiesz, takiego, takiej gorliwości zając prawdę UFO, bo wiemy, że siedział w tym, w tym MJT i siedział głęboko w programach tajnych. Tak, jak tak. to możliwe, żeby można mieć tak, tak być gorliwy w niszczeniu prawdy, kiedy naprawdę ją znasz, lepiej niż inni ją znasz. On z taką gorliwością to tępił, nawet jak się okazuje, co mi teraz mówisz, wywalił cenne skany nieba. Oczywiście. Te, które w sposób taki, moment, prak praktycznie stuprocentowy udowadniają, że coś nas odwiedza. To są po prostu statki UFO na zdjęciach zrobionych sprzętem oficjalnym, A. certyfikowanym sprzętem astronomów. Doskonałej jakości, wysokiej, wysokiej, wysokiej rozdzielczości skany nieba, tak. które zostały, które sfotografowały Ale... pojazdy UFO nad, nad Ziemią. Jakich więcej dowodów trzeba. Ale czy to nie jest taka schizofrenia? Wiesz, taka jest, czy to nie jest coś w, w rodzaju psychopatii, żeby z taką gorliwością, wiesz, czynić po prostu to czyste słowo w postaci niesienia wszelkich informacji. W koniec końców to by też niewiele zmieniło, bo no, no, dobra, no, mamy pytanie, nie rozumiemy, no, są jakieś obiekty, nie powinno ich być, dzisiaj to wyszło, po latach oczywiście dłużej, no, ale to by nie przywróciło do gór nogami jeszcze systemu, prawda, tajności UFO, a to jednak nawet tutaj, patrz, to musiał być też genialny umysł, który po prostu i, i ta grupa, patrz, tam są zdjęcia, gdzie jeszcze możemy znaleźć ślady tego, że oni już tu są, musimy je zniszczyć, a, no właśnie, tutaj, może jeszcze gdzieś, no, nie do dopilnowali tego palomar tak? Bo to zdaje się, że... Palomark, tak, tak. Tego nie dopilnowali. No. <śla> tego nie dopilnowali. Ale y, 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 właśnie Stanton Friedman, wykrywając, mówiąc, jaką tak. był osobą, kim był Menzel, sprawdził i udowodnił, że on pracował dla różnych mrocznych organizacji tak, tak, I że generalnie robił to służbowo, to nie była schizofrenia. Znaczy ja wiem on, tylko też, że to wierzył, On w no, to rozumiesz? wierzył i robił to służbowo. I taką i największą ciekawostką, jaką odkrył dla mnie no. Stanton Friedman na temat Menzela, to było to, że Menzel, wiesz gdzie był w 1947 roku, w lipcu, na początku lipca? W gdzieś blisko stanu? Roswell. Tak. Blisko Roswell. Bo, to jest szokujące. No. Był blisko Roswell, akurat tam. Nie gdzie indziej, tylko tam był. Czyli It's już funny, but, już, wtedy, już, wtedy coś, już wtedy działał w tym temacie. Zresztą był częścią Majestic 12 tak, przy tak. okazji. No i y, opisuje też tą sytuację. Jeszcze jedną książkę znalazłem na ten temat. Tak. To jest y, y, pani się nazywa Ellen Dorit Hoflight, Niemiecka pani astronom. Już nie żyje, 100 lat żyła, zmarła w 2007 roku, bo ona próbowała ratować te skany. I jak ten, ten sekretarz Menzela wynosił je na śmietnik, ustawiał je sobie, żeby je podłóż młotkiem i wyrzucić je, je na śmietnik, to ona je w tym czasie wszystkie wnosiła do swojego biura. I ukrywała u siebie w swoim biurze te, 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 te skany. I kiedy się Menzel o tym dowiedział, wyrzucił ją z obserwatorium, wyrzucił ją z pracy. Natychmiast. Także to taka, taka jest historia. Niesamowite, że to odkrywanie przeszłości, historia zawsze jest ciekawa i zawsze ma jakieś tajemnice, a my tak naprawdę tylko do, dotykamy malutkich, odklejonych od tej wielkiej tajemnicy drzwi, tu uchylone, tam się coś uchyli, tu się uchyli i, i, i wiesz, na razie się jakby karmimy tymi historiami i one są dla nas tylko potwierdzeniem tego, co ogólnie wiemy, a co dopiero jakby doszło do takiego pełnego dysklorze, tak? Ja, ja ciągle powtarzam, ja wiem, że z uparem maniacha. Chcę, żeby ludzie też zapamiętali tą moją hipotezę, powtarzaną od już wielu lat o potrzebie tego szoku poznawczego i to, i to taki porządny szok, by się przyję. Porząd Wiem, że będzie bolało, ale, ale wolę ten szok niż wojnę i to właśnie większo, większe ujawnienie tego wszystkiego, co jest, jest tutaj bardzo, bardzo, wiesz. Przy okazji, bo na naszym forum UFO będzie Darek, czyli Michala chyba, który będzie referował kwestię tej tajgety i tych wszystkich rozmów, domniemanych, no, zakładamy rozmów, prawda, jakie to czole są z tymi powiedzmy pozaziemskimi tam z, tej, z tego rejonu, prawda, plejat. bo tam jest taka fajna właśnie myśl jakby w tych, nazwijmy to no, rozmowa przekazana, że, że oni po prostu w gruncie rzeczy nie mogą tutaj nic wielkiego zrobić ani nam więcej przekazać niż wiemy wiesz, ani jakoś tak ani za bardzo wpłynąć na to, jak my to rozwiązujemy. Czyli krótko mówiąc, jak my mamy oczekiwania, że mogą nam pomóc zrobić szok poznawczy, no bo my, my pracujemy przecież no, pracujemy dla ujawnienia prawdy, no tylko to wolno idzie. Gdyby to wyskoczyło nagle, to byłby szok poznawczy. I że oni tutaj też specjalnie nic wielkiego nie robią, dlatego szoku poznawczego w zasadzie go nawet nie chcą. Prawdopodobnie z tego, co właśnie w tych przekazach jest, że, że to polityka tej tak, tak zwanej Rady Galaktycznej, zwał jak zwał, coś musi być. Właśnie polega na tym, że nie, nam za dużo nie można dać, że nie możemy, musimy sami do tego dojść, a nawet dobrze, że się tak kisimy, bo jest to dobre miejsce, żeby się dusze mogły trochę namęczyć, żeby dojrzeć, tak? Czyli takie zło, które nam ciągle zostawiają i ciągle nas trzymają w tym pasie, wiesz, elektromagnetycznych blokad, po prostu jakby, jakby ja czuję, wiesz, w tym wszystkim właśnie brak, ewidentny brak pomocy. Ja wiem, że miałem swoją gadkę i logikę, ale ja mam prawo to odkrytykować jako ziemianin, tak? Ja uważam, że to jest tak. za mało. To, co oni robią w, dla że w tym sensie, siedzą cicho, chowają się, yy, pozwalają tym bandytom, bo takich ich nazwę, ukrywać prawdę i jeszcze ludzi zabijać i jeszcze wrzucać z pracy za takie rzeczy. Ja po prostu powiem Ci szczerze, mam prawo i, i zawsze to wyrażam, mam żal. Nie wiem dlaczego tak, tak mało się robi dla dyskloży. I oni tak mało nas wspierają, jeśli chodzi o zwykłych cywilnych badaczy i ludzi. Może taki jest układ sił, że ci, którzy nam pomagają, są frakcją słabszą w tym układzie sił wokół Ziemi. Może chcą, ale ich pogonili, siedzą cicho albo dużo mogą. Bo my to widzimy jako taki rodzaj polaryzacji. Tu, tu my, a tam oni. My za tym, a oni przeciwko temu. Ale istnieje jeszcze jeden aspekt, i szczególnie dobrze go widać w Ameryce. Wręcz można by go nazwać wręcz trzecią drogą. O której o której się wie, jest ona oczywista, ale jakby rzadko się bierze bardzo serio pod uwagę. Ameryka, jak wiemy, jest bardzo dziwnym tworem, jeśli chodzi o państwo, ponieważ nie ma własnego narodu, praktycznie nie ma swojej własnej historii. Ta historia jest tak skomplikowana, jest tyle razy zmieniana i przekształcana, że tak naprawdę tą historię, jaką się uczą dzieci amerykańskie w szkołach, no to. Jest, są to popłczyny tego, czego, co było naprawdę. Jest to Ciągle ewoluuje, ciągle się to zmienia. Generalnie zmierzam do tego, że jest niewiele rzeczy, które łączą ten naród w jedną całość. I tak naprawdę tym najważniejszym spoiwem, tym bogiem wszystkich Amerykanów, jest Bóg o nazwie dolar. Pieniądze ich wszystkich łączą. I dlatego mówiąc o tym, Chciałbym też zwrócić uwagę, że istnieje trzecia droga w ufologii, i to jest właśnie kwestia pieniędzy. Że na UFO można zarobić. Już wspominałem, jak to Korbelo robi, on to robi na niewielką skalę, ale jeśli mamy na myśli technologię, to już w tym momencie mówimy o gigantycznych pieniądzach o pieniądzach wręcz no, pozaziemskich, tak wielkich. O, nie słyszę Twojego. Przepraszam, że nie masz pretensji o to, że ktoś sprzeda książkę z naszych autorów i zarobi trochę na tej książce, to będzie rekompensata jego pracy. To tutaj o to pretensji nie masz. Rozumiem, że zarabia się na ufologii w ten sposób, ale zarabia na technologiach, to już jest duża sprawa. Tak, oczywiście, dlatego, że cały czas pozostaje ten problem, że spadnie spodek, dobrze, przejęliśmy go, dobrze, rozkręciliśmy go na części, zrozumieliśmy, jak tam działa jakiś aparatik. W tym latającym spotku. I teraz do kogo należy patent? Kto ma prawo opatentować i brać za to pieniądze? Czy my, jako podatnicy, zrzucamy się, zrzucając się na to, jesteśmy udziałowcami, czy tylko jesteśmy tylko takimi głupeczkami, którzy się dorzucili komuś, bo ktoś sobie na tym zarobi ciężką kasę, bo to sobie opatentuje, wyprodukuje i później my to będziemy musieli kupić jako nowy aparacik, tak jak ten, który Państwu pokazywałem do robienia zdjęć, bo taki fajny, bo takie możliwości ma. Także, także poz, po, pozostaje to pytanie i z tym łączy się ta historia, która, do której doszło na Manhattanie, gdzie nagle David Grash, największy bohater ujawnienia, prometeusz na dziś, y, ufologii tak. na dziś, na dziś nagle pojawił się na prywatnym spotkaniu. To jest coś niebywałego. To albo robimy ujawnienie dla wszystkich, albo prywatnie mówimy jednym tym wybrańcom troszkę więcej. Oczywiście ci wybrańcy to nie byli tacy, jak ja, że mogli sobie pójść i tam na typ się prywatnie z nim spotkać. Wszyscy ludzie, którzy, którzy, byli na tym spotkaniu, byli ludzie, którzy mieli wielomilionowe konta dolarowe, byli dobrze wyposażeni w pieniądze, a także ludzie, którzy pracowali dla Homeland Security, dla rozmaitych trzy, trzylitrowych agencji, czyli ludzie ludzie ze służb. I człowiekiem, który, który zaprosił, tych, tych Teraz tych, tych tego wniosku. prawnika właśnie szerzej go scharakteryzujesz, bo Dlatego, mówię, bo to jest, tanie, to jest kwestia odpowiadam. cały czas, jest kwestia właśnie, zmierzam do tej kwestii mm -hmm. pieniędzy bufologii, Ponieważ y, y, tym człowiekiem, który zorganizował to spotkanie był John Altorelli. Pseudonim Rainmaker, czyli zaklinacz deszczu, czyli jakiś magik finansowy i prawny. Jest to człowiek, który rozpoczynał swoją działalność jako prawnik wojskowy, a następnie specjalizował się w tym, że. On jako prawnik łączy ze sobą biznesy wojskowe, z biznesami Wall Street, czyli generalnie technologie, przepływ technologii, z jednego miejsca w drugie, i tak dalej, i zarabianie potężnych pieniędzy na tym wszystkim. Oczywiście, żeby to wszystko funkcjonowało w sposób stabilny, muszą czuwać na tym służby. Bo wiadomo, że technologia nie może się w tym momencie dostać Chińczykom w ręce czy Rosjanom. I dlatego, jeżeli Okazało się, że grasz coś wie o rozbitych spotkach, to oni są zainteresowani ci ludzie, żeby wiedzieć, bliżej się dowiedzieć, zapoznać z tym jakie spotki, jaka technologia, kto to robi, czym się zajmuje, czy to można użyć, czy w to trzeba zainwestować. I takie spotkanie odbyło się właśnie na Manhattanie i było to spotkanie czysto biznesowe, gdzie gdzie właśnie interesy te technologiczne, interesy finansowe Połączył jeden prawnik. Jego kolega nazywa się De Agostino, to jest jego najbliższy przyjaciel. De Agostino jest szefem firmy, która się nazywa Coinbase i ta firma handluje kryptowalutami. Jest to jedna z największych firm, które handlują kryptowalutami. Więc w dzisiejszych czasach znów, żeby nie płacić podatków, płaci się kryptowalutami. Więc jak, jeżeli mówimy biznes i pieniądze, musimy także to wziąć pod uwagę. I w tym momencie kółko się zamyka. I takim smaczkiem tej całej historii jest to, że um, dziewczyną tego Johna Altorellego, tego prawnika, była Anna Chapman, która była rosyjską agentką FSB, działającą w Anglii, działającą w Stanach. I w jakich kręgach działała Anna Chapman? Działała w kręgach technologicznych. No, Pracowała totalnie. dla banków i dla firm, które wymieniały przede wszystkim technologie lotnicze pomiędzy sobą. Kiedy ją wykryto i odesłano ją z powrotem do, do Rosji, no, Anna Czapan tak, stała się twarzą Roskosmosu. Praktycznie wszystkie przedsięwzięcia rosyjskiego przemysłu ko kosmicznego ona sama reklamuje swoją osobą. Z kolejnych smaczków, jakie tam, jakie tam w, tym, w, tym, w tym kręgu krążą, to bezpośrednio człowiek, człowiekiem, który był pod rozkazami Anny Chapman, czyli był innym rosyjskim agentem, była inna pani, nazywała się Mila Antonowa. Mila Antonowa była genialną brydżystką, szachistką, a przy okazji potrafiła pisać software niesamowite na, te, na temat różnych gier i była na dodatek była efektowną kobietą, i wpadła w oko Billowi Gatesowi. A była również rosyjską agentką, która, która podlegała właśnie Annie Chapman. I teraz Mila Antonowa chciała otworzyć fundację Brydżową. oczywiście za grube miliony, od razu pójść na całość. Pisać softwary, stworzyć olbrzymią organizację, mnóstwo pieniędzy miało być w obiegu. Ale Bill Gates, mimo, że jest bardzo bogatym człowiekiem, nie kwapił się z wypłaceniem aż tak dużych pieniędzy. Tam jej dał raz pół miliona, raz troszkę więcej, ale to było ciągle mało. I teraz, kto przyszedł z pomocą i dorzucił dużo milionów tej kasy? Jeffrey Epstein. No wiesz co, to już lepiej nie można, to jest... takie, no to, 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 to jest takie to, to Rajska tak. Wyspa Epstein, który dostarcza i to oczywiście wybitny fizyk Hawking, do tego towarzystwa to przepada się wszystko. To jest tylko jedna taka, wiesz, równoległa narracja do tego, co mówisz, bo... Tak, to tak, to... ale chciałbym ty o, właśnie ten, jeszcze ten, ten twist dobrałem jeszcze, dobrałem, ten, dobrałem. ten jeden ostatni twist pokazać, bo Epstein kojarzy nam się w jeden sposób, A to nie prawda? Tylko to. Kojarzy nam się z orgiami, a nikt nie wie, nikt do dziś nie wie, na czym on zarabiał pieniądze. Czyli co ukrywa się tymi orgiami, Jakie rzeczy ukrywa się, jakie manipulacje on tworzył, a te manipulacje finansowe, jakie tworzył, były prawdopodobnie w dziedzinie wymiany technologii pomiędzy wojskiem, biznesami, sprzedażą rozmaitych rozma technologii za, za gru naprawdę grube już setki miliardów dolarów, które wypłacały. Był, był agentem chyba izraelskiego wywiadu, prawda? No, to też były takie wiadomości. Do no przy okazji. To, to się są. tak przy okazji jedną ze specjalności jest zbieranie haków na ważnych ludzi, polityków, biznesmenów. Każdy wywiad to, czy się robi, oni są w tym szczególnie chyba dobrzy. Pamiętam, jak łatwo zorganizowali, zorganizowano w Kongresie Amerykańskim tą petycję w szoku, jak szybko można było zmobilizować konkresów amerykańskich, żeby tą petycję dotyczącą zwrotu tak zwanego mienia, które przepadło bezpadkowego mienia, pamiętasz, Polskie, w polskich, jeśli chodzi o Polskę to było tak zmontowane, szybko byłem w szoku, jak można zmobilizować tak szybko kongresmenów do takiej sprawy, która wydawałaby się z punktu widzenia jakichś takich strategicznych do amerykańskich interesów zupełnie marginalna i nieistotna. I to naprawdę muszą być ważne wydarzenia, żeby kongresmeni tak szybko się zebrali, zalegowali, coś tam podpisali na masową skalę, tak? tak już okaże się mm -hmm. ukaże, pstryk, wyki Polska już jest jakby tutaj, wiesz, napiętnowana, tak? To jest tak. świadczy o sile, a ta siła mobilizacji wydaje mi się, no, wynika z tego, że oni są w jakiś sposób wszyscy tak poukładani, i czasami boją się, żeby coś nie wyszło, co na nich ktoś już zebrał. To jest straszne w ogóle, jak to działa. I dlatego nie, nie możemy zapominać właśnie o tym aspekcie finansowym. Że ten aspekt finansowy jest, że z jednej strony mamy te wszystkie ideowe, piękne formułki, ale mamy też ten bardzo istotny aspekt finansowy, który bardzo często zaciera różnice pomiędzy tymi zaciera zwalczającymi różnice, się tak. nawzajem. I dlatego, kiedy my jesteśmy nauczeni, szczególnie teraz we współczesnym czasie, czytać przede wszystkim spory ideologiczno-polityczne, sensacje natury sportowej, czy też artystycznej, plus oczywiście różne seksualne aspekty, które przedostają się do życia zbiorowego, żeby całkowicie przykryć to, co ty mówisz, co jest pod spodem i w ogóle, kiedy się, przy... czy ja nie mam takiego teraz czasu wglądu na nauki społeczne, jak miałem studiując w latach 80., studiując, prawda, nauki społeczne, kiedy mieliśmy, były pewne narzędzia, żeby analizować przede wszystkim to, co dzieje się w gospodarce, struktura własność, korzyści finansowe, interesy, wiesz, to było cokolwiek by nie powiedział o tamtych naukach społecznych, w jakim sensie bardzo mocno, jak to się mówi, ro ro rozwinięte. Oczywiście to była też pewna patologia, bo tu chodzi o udowadnianie, prawda, jakie to interesy burżuazyjne niszczą świat, prawda, a tutaj klasa robotnicza ma interesy, które świat budują. To było już głupie prymitywne, ale sama inklinacja do tego, by badać po prostu, wiesz kto za tym stoi, jaka jest struktura interesów, które się odgrywają, jest ogólnie słuszna. Zresztą teorię interesów, które u Maxa Webera były pięknie, on już był nie socjologiem w dawne czasy. To według mnie była taka porządna nauka społeczna, porządna socjologia, wiesz, gdzie po prostu y, y, nauki ekonomiczne, gdzie po prostu badano te sprawy, gdzie, gdzie to było bardzo mocno zogniskowane Dzisiaj po prostu po tym, co dzieje się wiesz, w świecie, y, jeśli chodzi o odkrywanie prawdziwy układ ekonomiczny, no to to się na uczelniach praktycznie nie dzieje. To się dzieje raczej w prywatnym Różnych badaczy, pasjonatów, którzy mają tą żyłkę metodologii naukowej, potrafią wejść, poszukać jakie spółki, jakie są udziały, czy BlackRock, czy coś, żeby się dobijać do tak, czegoś, co jest tak, tak genialnie ukryte, gdzie jest firma, spółka, spółka nad spółką, jeszcze jedna spółka, siostra, matka i kto tam jeszcze. Wiem, jak to pracuje ogólnie. I chodzi mi tylko o to, że wiesz, że mamy do czynienia z, z, z genialnym właśnie połączeniem interesów biznesu na całym świecie, od Chin do Rosji po Amerykę gdzie, Teraz też czytam na pasku, czy tam gdzieś, że jeśli chodzi o obecną produkcję uzbrojenia w, stan, w Rosji, to nadal 10% komponentów pochodzi z Zachodu. Rozumiesz, no, że tak, są jakieś potężne są porobione te tak zwane. No wiesz, te, te blokady, te wszystkie sankcje, nie sankcje, wiesz, a wiesz, biznes działa. Jak nie przez to... Polskę, to pójdzie przez, nie wiem, Gruzję. Wierzę, co mi chodzi. Przez, tak, tak przez, przez chwilę zastanawiam się nad tym i, i, i dam teraz może taki no, fajny no. przykład, jak, jak, jak to wszystko działa. To, działa. to działa w ten sposób, że y, Szwedzi produkowali w czasie II wojny światowej działa Orlikona, nie Boforsa, działa Boforsa, które były bardzo skuteczne, to były najlepsze działka przeciwlotnicze. Wszystkie państwa to kupowały, między innymi Polska, Anglia kupowała, Francuzi kupowali. Wszyscy kupowali te działka Boforsa, żeby walczyć z Niemcami. A okazało się, że Bofors należy do, do, do tej na, największej tej niemieckiej y, korporacji, jaka istniała na świecie w tamtych czasach. W tej chwili mi wyszła z głowy, ale w każdym razie Bofors należał. Tak, należał do, do, do Niemców generalnie. IG, IG Farben, tak, IG Farben, oczywiście, to była IG Farben, chwilowe zaćmienie i która, która była właścicielem Boforsa. W związku z tym każ, każdy angielski y, działko, czy polskie działko, tak naprawdę, to, ten efekt pieniężny, finansowy, spływał do kieszeni Niemców. Także w taki sposób to działało. Innym, inną historią jest ta, że w czasie, również w czasie II wojny światowej y, Rockefeller miał y, miał y, y, technologię uzyskiwania tej, tej syntetycznej benzyny. Niemcy jej nie mieli. Ale z kolei wiedzieli, jak robić gumę bez kauczuku, bez używania środka naturalnego, jakim jest kauczuk. I po prostu nastąpiła wymiana. Dlatego później takie firmy jak Goodyear mogły produkować opony już bez, bez kauczukowe, a Niemcy nie mając żadnej rafinerii ani dostępu do ropy naftowej produkowali swoją syntetyczną benzynę. W czasie II wojny światowej. Okazuje się, że ten światowy biznes on się działa też... ponad tym wszystkim, nie ponad tylko, idea... On, on tę wojnę prawe. ustawia, a finansiera w, I on us, w sprawie, oczywiście to się ustawia, rewolucja wojny ustawia. I teraz, bo to niby daleko odjechaliśmy, nie, nie odjechaliśmy daleko dufo, od ponieważ cała ta technologia pozaziemska, jak każda technologia tego, ta jest szczególnie cenna, bo wiadomo, to jest absolutnie epokowe, przeskoki są technologiczne, ona musi być też zainteres z, z ceny zainteresowania korporacji, które mają charakter ponadnarodowy. I jak Rosjanie ta czapa, mówisz, przejęła, yy, zostały jej kontakty, na pewno po cichu jakieś dyle dalej robią po prostu z Amerykanami, no bo przecież to są kontakty towarzyskie, gra w rydża, tu w szachy, yy, wiesz, a no, to, te, no to, to świat biznesu właśnie jest kompletnie inną, logikę niż świat polityki. I, I ludzie muszą to zrozumieć, ale wspomniałem właśnie o tym braku tego w tej, tej socjologii, wiesz, interesów we współczesnych naukach w takiej jakiejś debacie publicznej. Właśnie tak świadomie ktoś wyprowadził, jakby w ogóle, wiesz, zainteresowanie tym, jak funkcjonuje naprawdę biznes, jak funkcjonują te interesy, te potężne korporacje, jak one są rozłożone, kto z kim i gdzie. To powinno być przedmiotem normalnej nauk ekonomicznych, socjologicznych, nauk społecznych, szeroko. Ale oczywiście, że nie jest, bo tutaj teraz żyje z grantów nauka, tak zwana nauka. No to przecież nie będą biznesy dawać nauce pieniądze, żeby rozkwiniało, jak te biznesy działają. Oczywiście. To budowa CEPA. Kół, kółko się zamyka, <śmiech> absolutnie. <śmiech> Możemy się tylko śmiać, ale widzimy to na wszelkich przykładach. Nawet I na dlatego, technologii pozaeuropejskiej. Tak, i dlatego też w przypadku UFO nie możemy o tym zapominać. Zapomnę. Tak. Ten element finansowy gratuje jedną z głównych ról. Tak. I ktoś, ktoś na tym UFO na końcu musi zarobić, cokolwiek to będzie. Ktoś I będzie wszyscy, którzy to ukrywają. Ja wiem. A tylko my jesteśmy jest. ideowcami. Słuchaj, no więc tak, tak, tak. bardzo to przechanie brzmi, to, yy, to gdybyśmy mieli tak spuentować, wiesz, jeszcze dzisiaj, tak, ten bardzo ciekawy wieczór przykładowałeś nam. A, ty jak zawsze masz jakieś niespodzianki, to już by już była, czy to coś jeszcze? Nie, we... nie, nie, no, je, no je, może być jeszcze deserek. Deserek, tak? To, już, to w takim razie deserek de, deserek już puszczam. Dobra. Yy, już momencik. Tu mam, tu już jest sytuacja opanowana. Hmm. Już mi tu pokazało. I to jest to, co Państwu chcę pokazać. To jest filmik, który nosi tytuł Hot Pink UFO, czyli to jest UFO, które sfotografowano, które ma kolor różowy i A, które sfilmowano z lecącego tak, z lecącego samolotu. Samolot był firmy lotniczej Wizard, czy Wiz. Leciał z Anglii do Polski. Stewardessa widziała ten świat pod spodem pięknie rozświetlonych miast. Postanowiła go sfilmować telefonem i Niechcąc jej się nagrało Różowe UFO, którego gdy filmowała, nie widziała. Zobaczyła je dopiero. Zobaczyła je dopiero wtedy, gdzie ono jest? To już się pokazało. Aha. Lecimy. Ciszę. O, kurde. Ona leci obserwuje o i obserwuje sobie. Proszę teraz patrzeć na górną część ekranu. A, górna lewa. Górna... To będzie górna po... we wszystkie strony. A, we wszystkie już, tak. Jeszcze, jeszcze tego UFO nie ma. Jej się to podoba ten krajobraz, podoba jej się to miasto, które mijają. I za chwilę. Widać kawałek, prawda? Jeszcze nie? Skrzydła. No to jest ewidentnie poza. O tak, widzę. Tak. U góry. Nie wiem, czy Tak, tak, widać, widać, widać. Czekaj, zajmę te, żeby to mi nie, nie właził ten napis. że coś takiego będzie jeszcze wyraźniej no, to widać. W naszym to, no, to by go ściągnąć, w go gościomość, dobra. Chciałem przez chwilę tak jeszcze raz i za chwileczkę się znów pokażę. O tak. jest, w tej chwili na, na górze coś takiego różowego się pojawiło. I to właśnie New York Post o tym napisał artykuł, dlatego to jest ich filmik, mm. filmik New York Posta. Go wyłączę. Także takie różowe UFO w drodze do Polski pani stewardessa zobaczyła. Kiedy patrzyła przez okno, nie widziała tego różowego UFO. 20 minut później zobaczyła, co jej się nagrało. Kiedy oglądała ten filmik, dostrzegła to różowe UFO, pobiegła do pilotów do kabiny, zapytać ich, co oni sądzą na ten temat. I oni powiedzieli, że też niczego takiego nie widzieli. Także sprawa jest tajemnicza, nie wiadomo, co to jest. Czy to jest tylko odbicie światła, ale narobiło to przynajmniej na jeden dzień zamieszania i pomyślałem sobie, że może to być dobry deserek także dla Państwa. Jak, jak najbardziej wiesz, tutaj przy okazji to może takie marzycielskie wyobrażenia mm -hmm. o UFO, ja pokażę, bo mi wolek kula ten filmik, który już kiedyś dostałeś, taką rolkę właściwie na Facebooka, tak. zrobił z takim tekstem informującym, od kiedy tam bilety i tak dalej, więc puszczam go teraz. No super. Wolko, że podziękowania. Tak, a tutaj jakiś pojazd UFO leci. A więc on zrobił Lecie. taką, tak, on zrobił taką kompilację, no to są z różnych science fiction, ale też gdzieś tam z różnych ujęć. Wiadomo, czysto, czysto taka, wiesz, estetyka to nie ma nic wspólnego z czymś, co to jest prawdziwe, czy też nie, ale robi, robi wrażenie na poziomie takim wizualnym, prawda? Bo no. chodzi o reklamówkę UFOforu, więc już tutaj macie Tutaj błąd jest z telefonem, bo jest 58, to jest 533 coś tutaj. A nie, bo to jest jeszcze inny telefon, który jest podany rzeczywiście. Będziemy, będziemy potem to jeszcze sprawdzać. To cóż, to cóż przypomnijmy jeszcze, Chris, jak nadajesz, bo cały czas serwujesz unikatową wiedzę na swoim kanale. Oczywiście jest to kanał na YouTubie Krysmy Kina Polaraxa, łatwo znaleźć. I, no i tam zapraszam, tam co jakiś czas coś się dzieje, jest jakaś historia opowiedziana taka troszkę, troszkę dłużej i jest mniej może chaotyczna niż wtedy, kiedy mówię, mówię na żywo, bo przygotowuję się do niej mocniej. Oczywiście mam, mam tekst, i sprawdzam go i, no i po prostu można, nie wiem, może mieć lepiej, więcej przyjemności, żeby go, żeby go słuchać, ale tutaj cały czas będziemy Państwu tego typu różne historie przekazywać, a także próbować oddzielić cóż. Ziarno od tak, to się często zdarza. W dzisiejszych czasach, kiedy mówimy już o tej technologii, technologia niemalże może, może wszystko, może, bo, bo dostaję także od Państwa różne zdjęcia czy czasami filmiki różnych obiektów, jakie filmujecie czy znaleźliście. I tak naprawdę dzisiaj jest trudno odrzucić czy powiedzieć, co jest fałszywe, a co nie. A co może technologia, to jeszcze może na koniec pokażę na jednym filmiku. Proszę. Obejrzyjcie Dobrze. Państwo może Dobrze. to. I zobaczycie, jak łatwo jest zmienić percepcję czegoś, na co się patrzy, jak łatwo zrobić fejka o UFO, jeżeli wie, co się robi i ma się odpowiednie narzędzia do tego celu. Proszę popatrzeć. Był i nie ma. Drugie, drugie ujęcie był och i się odbił. Trzecie ujęcie. A tak. Rozsypał się na górę. Nie bywałem tych możliwości animacji. A czwarte, Znakomić. Połamał się. I ostatnie ujęcie: spadł jako kawałek, papieru czy szmaty. Dlatego dzisiaj te filmy po prostu, które są z efektami specjalnymi, można tam zrobić wszystko. No A więc ja to też w tym razie uzupełnię, bo wiesz, nie zdążyłem powiedzieć, że to może przy okazji zapowiem, bo w ramach przygotowań. Do UFO Forum będziemy zapraszać różnych ludzi, którzy to mają przyjechać i na wtorek, na godzinę wieczorem, 20.00, przyszły wtorek, mamy zaplanowane rozmowę. Wiesz, tutaj no, na kanalach naszych, tym też UFO Związku Zagórskim, rozmowę z Robertem Leśniakiewiczem, jednym z tych pionierów, prawda? Mam mhm, też planie wspaniale. kolejnych tutaj zapraszać, żeby oni się przypomnieli, pokazali, powiedzieli też o czym będą opowiadać. Na samym UFO forum, ale też nie zdążyłem powiedzieć, że też dzisiaj, odbyłem, dzisiaj wczoraj, bo się to wczoraj odbyłem rozmowę. Dla mnie za legendarną postacią, może wprost nie powiedzę z UFO, ale mając dużo wiedzy na ten temat i też y, miałem własne doświadczenia, mówię o założycielu y, legendarny, jakby nie było y, linii wydawniczej Limbus, czyli wydawnictwa Limbus, y, które w Polsce wydało setek, setki książek, w tym bardzo dużo o tematyce kosmicznej, ufologicznej. Y, Mariusz Petrowski, który też według co wrócił z Indii, będzie tam Znowu wyjeżdżał, ale wróci z Indii tuż przed forum UFO i już go zaprosiłem, żeby też był prelegentem, troszeczkę w tych swoich wywodach będzie nawiązywał do tego, co tam te tropy UFO, prawda, gdzieś tam związane z Indiami, ale nie tylko będzie na UFO forum miał przedstawić. Ci, którzy znają historię w ogóle tych tematów, to Mariusz właśnie Piotrowski to też taka. Wspaniała postać, bardzo zorientowany człowiek w wielu kwestiach, także nam się tutaj to środowisko jakby cały czas no, do tego w że jest harmonia kosmosu, gdzie się bardzo intensywnie przygotowujemy na, na już ostatni weekend, wiesz, czerwca, dzisiaj zresztą zrobiłem tam taki mały live'ik sobie zalew w Słowictowicach, masywnie ślęży może to mi się uda jeszcze jakiś wypad zrobić do Polski ponownie, no oby tam się otwierały te wszystkie możliwości, o i żeby finanse się otwierały, bo to one decydują o tym, czy będziemy latać to po części. Musimy się... z agentami porozmawiać w takim razie. Oni, oni najszybciej to potrafią załatwić. Tak, ale Albo myślę, chociaż z Korbelem, bo on wie, co robi. No my tutaj już jest, myśmy jest chyba to. tak zasłużyli się w tej walce o niezależność, że już po prostu, wiesz, nie byliby w stanie nas chyba kupić, prawda? Ale jeśli chodzi o ufologię, to z chęcią skorzystamy z materiałów, które na przykład pochodzą z takich źródeł, a są wiarygodne. Rozmawiałem z takim człowiekiem, którego znam troszeczkę. Mówi mi, że spotkał się z takim człowiekiem, który pełni kiedyś w Armii wysoką funkcję i mówił mu o rzeczach z UFO po prostu, że mu, jak to się mówi, czapka z głowy. Po prostu jak daleko te tematy były też w Polsce ćwiczone. Ale przypomina też, od lat to mówiłem, że te sprawy są jakby zawarowane dla struktur NATO. Są też trudno się doczepić, doszukać, dochować. Ja kiedyś opowiadałem, jak pytałem ministra Bernardowi Januszkiewicza, opowiadałem o tym wiele lat temu jak był ministrem u profesora Dudka. Czy oczywiście armia polska zajmuje UFO? Z, zruszył ramionami, był zdziwiony. Chyba mówił prawdę, nic o tym nie wiedział. No bo jak, jak co miał wiedzieć, jak minister Narodowej, cywilny nie musi wiedzieć nic o UFO, tak naprawdę. Tak to jest no, zrobione. Właśnie. Tak to jest zrobione. Tak to jest zrobione, oczywiście. I bardzo Ci dziękuję za, jak zawsze, to wspaniały też serwis informacyjny, mnóstwo ważnych, ciekawych komentarzy. Zapraszamy oczywiście za tydzień i, i dobrej nocy u nas w Polsce, a u Ciebie to będzie jeszcze tak spokojnie, tak? Jeszcze spokojnie. Dziękuję. Ja również dziękuję bardzo. I dziękuję dobranoc, bardzo. i do usłyszenia, i do zobaczenia. Do zobaczenia. Zatrzymamy.